2004 bodajże pierwszy raz był w Chinach, no to tam rzadko kto rozmawiał po angielsku. Niemożliwe. I rysował im tak, rzeczy? Tak, rysował im sposób wysyłki, czyli rysował samolot, one dopisywali jaka cena, rysował statek, że jeśli statkiem wysyłają, bo wtedy jest tańsza wysyłka, no to oni dopisywali cenę, on wtedy przytakiwał, pokazywał, którym chce wysyłkę. Ja potrafiłem cały dzień nic nie jeść, latać z jednego punktu do drugiego i tutaj takie taśmy, a tutaj takie, a tu zobacz taki kolor, zobaczymy czym się różni. Myśmy tym żyli, to była pasja, to było hobby, dlatego ten sukces w GSM-ie uważam, że taki osiągnąłem, bo ja mogłem tam, nie wiem, no dzisiaj ciężko mi jest zrobić 8 tysięcy kroków, a tam to podejrzewam, że po 30-40 tysięcy robiłem każdego dnia od rana do nocy. Ja czytam książki, ja sobie powtarzam, że będę milionerem, będę miał wszystko i proszę powiedzieć mi, dlaczego się nie udaje. Bo jeśli ktoś myśli o książce Sekret, to jest trochę w ten sposób myślenie, że ja tutaj będę myślał, że będę milionerem, będę sobie wyobrażał bardzo mocno, że jestem milionerem i później otworzę oczy i się okazuje, że wcale nie jestem w tym miejscu. Bo brakuje tego elementu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli działanie plus analiza plus działanie plus analiza. Dokładnie. Czy czujesz, że obserwowanie mojego rozwoju jako podcastera, przedsiębiorcy i człowieka daje ci wartość, którą wykorzystujesz w swoim życiu? No to idealnie. Mam dla ciebie miejsce, gdzie możesz dowiedzieć się jeszcze więcej. Od niedawna wysyłamy cotygodniowy, pełen informacji o podcaście newsletter. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania o to, jak pracuję, o moje lifehacki, o triki na produktywność, czy nie męczy mnie systematyczność publikowania podcastów, jaka była moja największa porażka i wiele innych. Nie prokrastynuj i wpisuj w przeglądarkę pgpodcast.pl/news. Albo znajdź klikalny link w opisie tego podcastu na YouTubie lub platformach streamingowych. Opis znajdziesz zaraz pod dużym i pogrubionym tytułem tego odcinka. Trzeba kliknąć, żeby go rozwinąć, przesunąć kawałek w dół i znaleźć wzmiankę o newsletterze. Widzisz link? Teraz wystarczy w niego kliknąć, wpisać swoje imię i maila na stronie pgpodcast.pl/news. I nacisnąć przycisk Wjeżdżam w to. Jeśli masz pytania, na które chcesz, żebym odpowiedział publicznie, wyślij mi je na Instagramie lub napisz w komentarzu pod tym odcinkiem. Potrzebujemy twojego wsparcia, żeby odpowiadać tylko na pytania, które są dla ciebie najważniejsze. Jacek Budek, cześć. Cześć Przemku, witam ciebie, witam serdecznie twoich słuchaczy. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Zajmuję się kilkoma rzeczami tak naprawdę. Ogólnie różnego rodzaju biznesy. Mhm. Prowadzę spółki. To jest chyba najbardziej rzecz, która mi zabiera najwięcej czasu na ten moment, ale również zajmuję się, tak jak pewnie zauważyłeś, pewnie część twoich słuchaczy również, dzieleniem się swojej historii, swoimi doświadczeniami, wartościami, które pomogły mi gdzieś tam na jakiś poziom w życiu dojść. Ludzie gdzieś to zauważyli, chcą, abym się dzielił tymi informacjami. Stąd też kilka wizyt u youtuberów, u znajomych, gdzie podzieliłem się tą swoją historią. Tak, no jeśli ktoś ma taką fajną naprawdę historię, gdzie zaczynał od zera i potrafi o tym opowiedzieć, to moim zdaniem to ma ogromną wartość właśnie, żeby o tym opowiadać i żeby pokazywać innym ludziom, że okazuje się, że ktoś taki jak oni dał sobie radę, potrafił podjąć kilka decyzji życiowych, no i jest w tym miejscu, w którym jest. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że dzieci moje też będą dorastać i chciałbym właśnie, żeby jakaś pamiątka została, żeby zawsze mogły te wartości sobie odsłuchać, tym bardziej, że przekazuje je ich tata. Od zawsze chciałeś być przedsiębiorcą? Tak. Od początku, od małego chłopaka już myślałem o swoim biznesie. Zaczynałem od drobnego handlu i myślę, że to było takie zaszczepienie, gdzie w podświadomości sobie zakotwiczyłem informację, że to jednak będzie ta droga. Natomiast też było to poprzeplatane sportem, który kochałem, kocham do dzisiaj. Była to piłka nożna
i tak troszeczkę było tego sportu, że piłkarzem, jednak biznes wygrał. Mhm. W tamtych twoich latach jak wyglądała gra w piłkę, jak wyglądały boiska, jak to wyglądało wtedy? No to były przepiękne czasy, na pewno zupełnie inaczej niż to teraz wygląda. Nie było sztucznej murawy? Nie, piach był po kostki, z 3 lata starszymi się grało, w dwójki się grało, zmieniało się, czy strzelający, czy bramkarz, nie było to znaczenia. I to były piękne czasy, to były na pewno wspaniałe czasy. Pamięć do dzisiaj została i nieraz łezka wokół się zakręci, że nasza młodzież nie ma tej satysfakcji rozwijać się sportowo, tak jak my kiedy żeśmy to robili na boiskach. W pocie czoła, brudni, usmarowani, dziurawe spodnie, ale parady się robiło piękne i ładne bramki się strzelało. I w odpoczynku można było porozmawiać z kolegami. Dzisiaj tego brakuje. No ale świat się zmienia. Nic nie mamy na to wpływu. Musimy i z biegiem czasu. Ja jestem też świadomy, że ten czas się zmienił, mam dzieci, też inaczej to wygląda. Natomiast wartości warto przekazywać, bo one pozostaną z nami, z naszymi dziećmi dożywotnio i tutaj widzę gdzieś światełko w tunelu, że trzeba przekazywać te wartości, którymi przynajmniej myśmy się sugerowali i tak jak wspomniałem, gdzieś tam na jakiś poziom to nas doprowadziło i nie zbaczając gdzieś, że tak powiemy, w złą stronę tylko. Na czarną stronę mocy. Tak, czarna strona mocy i to trzeba mówić głośno, wyraźnie. Bo też już mi mówiłeś przed podcastem, że tutaj obcowałeś w Warszawie na początku takich lat biznesowych i że sporo osób jednak popłynęło, zbaczając na tą czarną stronę. Tak, jak najbardziej wiele takich przypadków znam swojego życia, które pokazały mi, zobrazywały mi, co to jest ta ciemna strona mocy. Natomiast wdzięczny jestem za to, że gdzieś ta moja głowa potrafiła dobrze analizować wtedy obecny czas i obrać tą prawidłową drogę. Bo wtedy też było dużo łatwiej. Teraz zrobić jakiś przekręt, wszystko jest trakowane, internet, telefony, komunikatory, a wtedy jak ktoś gdzieś tam gotówką na boku coś zrobił, to by się nikt nie zorientował. Było dużo inaczej. Tak, to były inne czasy, dlatego też czasami wspominam, że przeżycie takich kilku transformacji to jest świetna lekcja, świetny nauczyciel. Tak jak wspomniałeś, kiedyś były zupełnie inne czasy i wtedy można było robić, handlować różnie, że tak powiem, na bazarkach, na stadionach. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda i jeśli chodzi o przepisy, o reguły gry również. Mm-hmm. To prawda, że na początku marzyłeś o Fiacie 126P? Tak, to był jeden z moich celów. To wtedy była taka dobra fura, co na tamte czasy? Nie, to wtedy może nie była dobra fura, bo już były, przyjechałem do Warszawy, to i Ople Kalibry, które mi się też bardzo podobały. Natomiast ja nigdy nie miałem takiego ego, że muszę wszystko mieć najlepsze, jakieś najdroższe. Dla mnie, w mojej świadomości, tak mam zakodowane, że te rzeczy majątkowe, że tak powiem, nie mają takiego większego znaczenia. Bardziej znaczenie ma osiągnięcie danej rzeczy, która jest zobrazowana w mojej podświadomości. To mi daje wielką satysfakcję i czy to jest Fiat, czy to jest Polonez, czy to byłby Opel. Później Opel też był, ale zawsze siły mierzyłem też racjonalnie ze swoimi możliwościami, więc wtedy można było tylko pomarzyć, ale moim marzeniem był chociażby ten Fiat właśnie, który się spełnił i to też mi dało wiele, wiele radości. No i pewnie teraz jak patrzysz sobie na swoją drogę, to się łezka wokół kręci, jak wspominasz sobie te marzenia, które kiedyś miałeś, Fiat 126P, a teraz pewnie robicie jakieś absurdalne wyniki, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, jeśli chodzi o wasz obrót. Wiesz co, ta droga, którą ja przeszedłem,
to powiem ci, że to ona jest, mówiąc w cudzysłowie, tymi obrotami, które masz na myśli. U mnie w życiu nie one są najważniejsze. Ja największą wartość, którą jestem świadomy, którą przeżyłem w swoim życiu, to jest czerpanie satysfakcji w tej drodze, podczas tej drogi początkowej do obecnej, to po prostu tyle napiłem się pozytywnej energii i tyle tych bodźców dostałem z zewnątrz pozytywnych, że to dla mnie jest największą wartością. Nie są obroty obecne, które są, bo są nawet mniejsze niż w lepsze lata, że tak powiem, świetności w biznesie miałem i to dużo lepsze. Teraz nie jest też łatwo w biznesie i tym bardziej, jeśli nowe kategorie, nowe branże się otwiera i wchodzi się jako nowy gracz, no to też nie oszukujmy się, że te obroty od razu nie będą nie wiadomo jakie. Mhm. Ale tutaj stanowczo podkreślę jeszcze raz, że to czerpanie tej satysfakcji, tej pojeniem się tych udanych obrazków, zdobycia tych obrazków, które ja sobie obrazowałem w głowie, to było niesamowite i takich rzeczy się nie zapomina. Wręcz bardzo często do nich wracam i to też mi daje bardzo pozytywną energię. Mówisz, że bardzo często do nich wracasz, czyli przypominasz sobie po prostu jakieś wcześniejsze czasy i myślisz sobie, okej, byłem w tamtym miejscu, teraz jestem w tym miejscu i jesteś dumny z tego, jaką drogę udało ci się przejść. Tak, dokładnie. Bardzo często analizuję i to uważam, że jest jeden z przykładów, który mogę tutaj powiedzieć, że ta analiza, którą ja robię bardzo często, spowodowała, że jestem tutaj, gdzie jestem. Zawsze miałem taki umysł, który jak coś zrobiłem, to musiałem to analizować. Od najmłodszych lat, jak zobaczyłem, jak Boniek czy Maradona robił gdzieś, wtedy jeszcze w gazecie, jakiś zwód miał z nogą czy coś, potem się to gdzieś na meczu zobaczyło, to potrafiłem 2-3 dni tylko i wyłącznie ćwiczyć ten zwód, żeby on wychodził mi do perfekcji, zacząłem analizować. I tak samo z biznesami. Zawsze jak zaczynam jakiś biznes, coś zrobię, zawsze analizuję to bardzo dogłębnie i uważam, że to jest też duży klucz do sukcesu, ponieważ mniej tych błędów się popełnia. A jeśli nawet jakiś błąd popełniłem, to wtedy traktuję go jako lekcję, jako naukę i staram się go nie powielać w przyszłości. I to jest to, co uważam też za bardzo ważne. Czyli cykl u ciebie wygląda w ten sposób. Prawdopodobnie obserwujesz coś, tak jak mówisz o tym zwodzie Maradony, później działasz, później analizujesz wyniki i na podstawie analizy wyników wprowadzasz jakąś poprawkę i działasz od nowa, później znowu analiza, znowu działanie. Dokładnie tak. Idzie to na przemian, ale zawsze jest ta analiza i bardzo często się to właśnie sprawdza i ta analiza występuje praktycznie cały czas. Czy to jest było ze sportem, czy w biznesie, czy w inwestycjach tak samo. Analizuję jakiś rynek, przeglądam akcji czy coś, to lubię poczytać, przeanalizować, wejść głębiej, wejść w struktury tej spółki, poznać ją, że tak powiem, od samego fundamentu. To nie jest powierzchowne. Uważam, że powierzchowna taka analiza powodowałaby więcej błędów i na pewno ta droga by była trudniejsza. Także analiza. Bardzo ważny punkt. Jak sobie słuchałem materiałów z tobą, to opowiadałeś, że takim punktem zwrotnym w twoim życiu była wyprowadzka z domu rodzinnego. Tak, to uważam, że był jeden również z ważniejszych punktów, które w moim życiu pozwoliły mi też dojść do tego poziomu, w którym jestem. Z jakiego względu? Ponieważ wiele osób, które
próbuje gdzieś coś robić, wyjść z tej strefy komfortu, nie pozwala im strach. I to jest w dużej mierze, uważam, problem, który ludzie mają. I nie pokonując tego strachu, nigdy nie osiągniemy sukcesu. Ty też jesteś bardzo dobrym przykładem, gdzie potrafiłeś zostawić rodzinne miasto Wrocław, wyjechać do Warszawy i zacząć cokolwiek robić tutaj, mimo że czasy też nie są łatwe, a mimo wszystko udało ci się gdzieś tam znaleźć przestrzeń w tym, co lubisz, co kochasz robić i tutaj się odnajdujesz i też są tego efekty. Gdybyś tego strachu nie pokonał, to byłby problem. To myślę, że do dzisiaj byś był na etacie we Wrocławiu. Tak, ta przestrzeń zawsze gdzieś jest, tylko trzeba właśnie sobie pójść w odpowiednie miejsce i ją wyszukać. Te takie luki, gdzie można wejść w jakimś takim pomysłem biznesowym, zawsze gdzieś są otwarte. Tak, lukami, ale jak ja to mówię, zawsze szybciej i lepsze efekty danego biznesu będą wtedy, kiedy to, co robimy, kochamy, lubimy, pojawiło się to gdzieś z pasji, pojawiło się gdzieś to z ciekawości, z zainteresowań, to wtedy jest to, co będziemy właśnie czerpać, te najprzyjemniejsze rzeczy i tu jest, uważam też klucz do sukcesu, żeby nie szukać jakiejkolwiek luki. Tam, gdzie się dobrze zarobi potencjalnie, tylko tam, gdzie się człowiek czuje coś. Dokładnie. Tam, gdzie się dobrze czujemy, mamy na to jakąś wizję, przeanalizować rynek, przeanalizować dany sektor biznesu i trzymać się uporczliwie, że tak powiem, jeśli mamy tej samozawziętości, mamy tą żyłkę charakteru takiego troszeczkę ze sportowca jeszcze, to jeszcze super. To powoduje właśnie, że potem ciężka droga, długa droga, ale potrafi być bardzo, bardzo przyjemna i mimo, że ona jest długa, to uważam, że nie będzie tak jak wyczerpująca, gdybyśmy poszli w branżę, której nie znamy, nie lubimy, męczy ona nas, daje nam jakieś negatywne myśli w podświadomość, to ja od razu powiem, że nic z tego nie będzie. Tak, bo to, że się coś lubi, pojawia się w takich dwóch obszarach, które sobie wyobrażam. Że z jednej strony to pomaga w tych trudnych momentach, kiedy na przykład nie ma żadnych wpływów, ale po prostu lubisz coś robić, więc kontynuujesz to, pomimo tego, że na ten moment nie ma żadnych efektów. No i jest jeszcze drugi obszar, gdzie trzeba zarażać innych ludzi tym, co robisz. Albo pracowników, albo potencjalnych klientów. No i teraz, jeśli nie lubisz danej czynności, albo danego produktu, albo danej branży, no to jak masz zarazić tym kogoś innego? Ci ludzie muszą czuć od ciebie, że ty się tym jarasz, a nie, że to jest takie, a może zarobię tutaj 50 zł więcej, to pójdę w tą stronę. Tak, przekazywanie tej dobrej energii, pozytywnej energii, dzieleniem się z najbliższymi osobami, z przyjaciółmi, ze znajomymi, z pracownikami, tak jak powiedziałeś, żeby te bodźce były odbierane przez najbliższych. Jeśli są odbierane, że pozytywnie i widzą, co robisz i jaką masz z tego pasję, to też oni są spokojni, wtedy nie ma, że tak powiem, jakiegoś takiego większego strachu. Są w stanie bardziej zaufać człowiekowi, jeśli taki szef podejmuje jakieś niejednokrotnie też ryzykowne decyzje, to zaufanie na pewno jest mocniejsze, to bezapelacyjnie. Mhm. Jak się wyprowadzałeś z domu, ile miałeś lat? 17 skończone. I dlaczego Warszawę wybrałeś? Wybrałem Warszawę dlatego, że mam dużo rodziny pod Warszawą i tutaj zawsze jak byłem młodym chłopcem i z dziadkiem, jeździłem do jego mamy, czyli do mojej prababci za Wołomin. To zawsze żeśmy do Wołomina jeździli na zakupy w wakacje, bo tutaj i piórnik był, i kredki były, i długopisy. U nas tego nie było. Wujek też prowadził mały sklepik, warzywniak. Być może też gdzieś ten bodziec wpadł, że na tych warzywach można by było zacząć. I to spowodowało, że Warszawa, stolica, dużo ludzi, więcej możliwości. Analizowałem również to inne miasta, natomiast myślę, że wielkość miasta, możliwości plus, że jest też gdzieś tam w niedalekiej odległości rodzina, to są większe prawdopodobieństwo, że się uda.
Mhm. Wtedy w niedalekiej odległości rodzina to jest co innego niż dzisiaj w niedalekiej odległości rodzina. Tak, na pewno. Wtedy były inne zupełnie relacje. Mogę się listo najwyżej wysłać. Tak, ubolewam nad tym, że dzisiaj listu się nie pisze, natomiast są telefony i no niestety, tak świat pędzi, tak szybko wszystko idzie, tak ludzie są zajęci, że mimo, że mamy te telefony, to nieraz nawet nie ma czasu zadzwonić, to jest smutne. Niestety, tak jak powiedziałeś, kiedyś pisaliśmy listy, jaka była wielka radość, jak się czytało, to można było czytać nieskończenie. Natomiast, no, co tutaj więcej powiedzieć, no, rodzina była, jest i zawsze w naszych sercach powinna być. Jest to ważny też element. Czasami można uzyskać fajne wsparcie, można też się pochwalić, troszeczkę zmotywować się, podyskutować jeszcze jak jest osoba, która ma coś do czynienia z biznesem, to też można wiele lekcji, nauki i pewne kąski wyciągnąć, które potem można wdrożyć w swoim biznesie. Także to tylko i wyłącznie wartość dodana. Czyli jesteśmy na etapie, gdzie masz 17 lat, jesteś w Warszawie, w kompletnie nowym środowisku i z tego, co słuchałem, to też jesteś dość mocno bez środków, że nie pochodziłeś żadnego zamożnego środowiska, więc jak pojawiłeś się w Warszawie, to musiałeś sobie po prostu radzić. Tak, to był bardzo ciężki okres w moim życiu. Ogólnie mam taki dosyć mocny charakter. Nie wiem, czy to wada, czy zaleta, ale troszeczkę taki zawzięty. Może ze sportu być może, gdzie piłka przychodziła, ale zawodnik już nie. Trzeba było koszulkę i szwy sprawdzić. I ta zawziętość gdzieś też nie dopuszczała do mojej świadomości, że mogę się poddać i pojechać do rodziny, usiąść w ciepłym i wejść gdzieś tą w strefę komfortu. Moje ambicje były tak silne, ja miałem tak zobrazowany świat i swoją przyszłość, że to nie pozwalało mi i nigdy mi taka myśl nie przeszła, żeby się poddać. Znalazłem wspaniałego kolegę, który pomógł mi oczywiście. Zaczęliśmy pierwsze warzywa wozić razem. Gdzie się w ogóle zatrzymałeś? No bo jeśli wyprowadzasz się, wynająłeś sobie jakieś mieszkanie, czy jak to wyglądało na samym początku? Znaczy się na początku to byłem u tej rodziny, której tam odwiedzałem tą Warszawę, szukałem jakiegoś kontaktu, ale to był bardzo, bardzo krótki okres czasu, gdzie się zatrzymałem. I znalazłem bardzo szybko osobę, którą ja namówiłem do tego, żebyśmy spróbowali chociaż warzywa posprzedawać, żeby jakieś pieniądze pierwsze zarobić. I tą drogą poszedłem. Pojechaliśmy na Aleję Krakowską, wzięliśmy tych warzyw. On miał jakieś środki, bo ja nie miałem żadnych środków. Także ten moment, który wspominałem, że jak tak można powiedzieć, błąkałem się i nie miałem tego zaczepienia, to i nie miałem co jeść, i nie miałem co pić. Musiałem gdzieś szukać tego wszystkiego. Natomiast wiara była mocniejsza. To jest kolejny ważny element, który uważam, że bez niego też nic w życiu nie osiągniemy. Pewnie jeszcze porozmawiamy na ten temat, ale to właśnie ta cecha spowodowała, że ja miałem wszystko zobrazowane, jakie będą etapy, miałem zdjęcia w głowie porobione i do tego dążyłem. Łącznie z tym wierzyłem, że kogoś znajdę, kto też będzie chciał taki biznes prowadzić, ponieważ to były lata 90., początek, gdzie mnóstwo ludzi zjeżdżało się do Warszawy, czy po bazarach, czy na stadion, próbowali gdzieś szukać właśnie biznesu. Także tych osób można było, takie osoby znaleźć bez problemu, jeśli ktoś tylko poszukał i to było takie porozmawiał. Skupisko osób właśnie z taką ambicją jak ty pewnie. Dokładnie, dokładnie. I łatwiej było taką osobę znaleźć. I też łatwiej pewnie było się władować w tarapaty w takim środowisku. Tak, no to środowisko w zależności, kim się otaczamy, nie? Jak szukamy w środowisku, gdzie się pije alkohol, czy są narkotyki, no to będziemy tacy sami. Natomiast po moich analizach wcześniejszych lat wiedziałem doskonale, czym to grozi.
bo w takim środowisku też się wychowywałem i nie jest mi to obce. Dlatego dzisiaj potrafię rozmawiać i z bezdomnym, i z osobą uzależnioną, i z biznesmenem, i myślę, że gdybym pojechał do pana ministra, też bym sobie dał radę. To jest właśnie ta droga, którą ja przeszedłem, którą analizowałem, wyciągałem wnioski i jako młody chłopak już na tyle byłem świadomy, że żeby szukać w środowisku, gdzie ktoś chce zarabiać pieniądze, a nie myśli o czymś innym. A dlaczego? A dlatego, że miałem swój cel. Mhm. Czyli cel pozwalał ci cały czas iść do przodu, pomimo tego, że znalazłeś się w takich trudnych warunkach. I z tego, co słyszałem, jak opowiadałeś, to były takie momenty, że serio nie miałeś co jeść, że do tego etapu dochodziło. Tak, bo ten kolega też nie był, że tak powiem, z jakiejś rodziny bogatej. Też nie miał pieniędzy. Pamiętam, że pierwsze pieniądze, które na te warzywa, to też brał od rodziny spod Ciechanowa. Pozdrawiam Tereskę bardzo serdecznie, jego siostrę Basię. I to jest taka historia, gdzie do dzisiaj z tymi osobami mam kontakt. Jesteśmy praktycznie jak rodzina. Wiem, że gdyby kiedykolwiek mi się krzywda stała, to mnie do swojego domu przyjmą, ugoszczą, nakarmią, napoją, jak to się mówi. I to są relacje, które zostały przeze mnie zbudowane poza rodziną. To są obcy ludzie, którzy potem byłem bardzo wdzięczny jemu za to i niestety los tak sprawił, że przyszła kolejna pandemia choroby w 2004, tak, w 2004 i niestety musieliśmy pochować też przykra sytuacja mojego wspólnika, wtedy jak brata. O tej historii jeszcze też nie mówiłem, także kolejny jakiś news na twoim kanale. Ale tak jak wspomniałem, do dzisiaj jesteśmy jedną wielką rodziną, szanujemy się, zawsze na święta do siebie dzwonimy i kiedykolwiek jakiej pomocy potrzebowali, wiedzą, że na mnie mogą liczyć. A dlaczego? Dlatego, że jestem wdzięczny, że to on podał mi pierwszą rękę do pomocy i nigdy tego nie zapomnę. Zresztą też mu obiecałem, że dożywotnio zaopiekuję się jego mamą, jeśli jakiekolwiek będzie miała potrzeby, zawsze będzie mogła na mnie liczyć. To dałem słowo honoru i też z tego się wywiązałem, pomagałem. I jeśli jakakolwiek pomoc jest potrzebna, to siostry, o których wspomniałem, wiedzą, że na Jacka zawsze można liczyć. Takie ciężkie warunki budują trochę relacje w taki sposób jak w wojsku, co? Że jeśli wiesz, że przechodzisz z kimś przez piekło, no to buduje zupełnie inną więź. Właśnie taką więź, że składa się takie obietnice, nawet które wiążą cię na całe życie i później się ich chce dotrzymać, bo pamięta się takie najtrudniejsze momenty właśnie z tą osobą. Tak, my przechodzimy do kolejnego punktu, bez którego ciężko jest cokolwiek w życiu osiągnąć. To są relacje właśnie, o których wspomniałeś, relacje z ludźmi, otwartość, przede wszystkim możliwość polegania na nich, gdzie on jest, można powiedzieć, no, przyjacielem na dobre i na złe. To tak jakbyśmy szli na wojnę, jeden za drugiego może zginąć. I w biznesie te wartości ja również stosuję, gdzie najbliższe osoby, że tak powiem, no, muszą posiadać te wartości. To trzeba czuć, to trzeba korzystać z tego, mówić też jasno o tym, że się ma do kogoś zaufanie i te relacje, które są zbudowane właśnie na takich fundamentach do końca życia, również dają nam pozytywną energię. Nie mamy, że tak powiem, nie przekazujemy w podświadomość jakichś negatywnych myśli, tylko zawsze mamy te pozytywne, ponieważ zawsze możemy na niego liczyć. Ty, z tego co zauważyłem, dużą uwagę przykładasz do tego, żeby się właśnie karmić taką pozytywną energią i za wszelką cenę unikać negatywnej energii. Bo powiedziałbyś trochę o tym więcej, co masz na myśli, mówiąc pozytywna i negatywna energia? Oczywiście, jak najbardziej. Pozytywna, negatywna energia, to myślę, że tutaj bym powrócił do książki jednej czy drugiej. Sekret to jest pierwsza z moich książek, jedna z pierwszych, którą przeczytałem, którą gdzieś napoiłem też swój umysł.
Kolejna książka na pewno Potęga podświadomości. To są książki, które mogę z czystym sumieniem polecić i szczególnie osobom, które gdzieś tam stoją na rozdrożu i mają wielokrotnie dylemat, czy wejść w biznes, czy iść w tym kierunku. Te książki bardzo ładnie obrazują, jak ważny jest nasz tok myślenia. To jest cały zbiór umysłu, że tak powiem, świadomości i podświadomości. I to uważam, że też jest bardzo ważny element w życiu ogólnie i w prowadzeniu biznesu, bo uważam, że nie uda się biznes, jeśli nie będziemy w niego wierzyć. Ja kiedyś słyszałem ciekawe porównanie, jeśli chodzi właśnie o ten typ myślenia, że mózg jest trochę tak jak radio, że nastraja się go i on odbiera wtedy określone fale. I że jeśli odpowiednio nastroisz swoją głowę, to wtedy odpowiednie rzeczy do ciebie docierają, odpowiednie rzeczy wyłapujesz na ulicy, jedziesz i nie zauważasz kogoś, kto się kłóci na ulicy, tylko na przykład zauważasz jakiś produkt, który mógłbyś wprowadzić na sklep i tak dalej, i tak dalej. Więc jak odpowiednio się nastroisz, to po prostu twój mózg troszeczkę inaczej obserwuje świat dookoła ciebie i dużo łatwiej się funkcjonuje dzięki temu, na przykład dużo łatwiej właśnie wynaleźć jakieś nowe pomysły choćby. Tak, potwierdzam i wspomnę jeszcze raz, że nasza głowa ogólnie, czy do sportu, czy do życia, czy do biznesu, to jest jednym z najważniejszych elementów. Wiele talentów znałem, które mogły osiągnąć sukcesy na przykład w sporcie, jednak ta głowa mentalnie zagrał dobrze. I tutaj odniósłbym się do właśnie świadomości i do podświadomości. Jestem w stanie to zobrazować i przekazać szanownym słuchaczom, jak u mnie się to odbywa. Mhm. Jeśli chodzi o świadomość, to ja traktuję to jako takiego strażnika u siebie w głowie, który otrzymuje gdzieś jakieś informacje i przekazuje potem to dalej, czyli do podświadomości. I to jest, uważam, jeden też z ważniejszych elementów, aby w środku to połączenie między świadomością a podświadomością było bardzo harmonijne, żeby było zgodne. Wiele razy słyszę, no, ja czytam książki, ja sobie powtarzam, że będę milionerem, będę miał wszystko i proszę powiedzieć mi, dlaczego się nie udaje. Bo jeśli ktoś myśli o książce Sekret, to jest trochę w ten sposób myślenie, że ja tutaj będę myślał, że będę milionerem, będę sobie wyobrażał bardzo mocno, że jestem milionerem i później otworzę oczy i się okazuje, że wcale nie jestem w tym miejscu. Bo brakuje tego elementu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli działanie plus analiza plus działanie plus analiza. Dokładnie. Myśli, że będzie osiągnie jakiś sukces w danej dziedzinie czy w biznesie, a za 15-20 minut gdzieś już tam sobie mówi, że chyba się jednak nie uda. I to nie jest spójne i nigdy mu się nie uda, jeśli podświadomość będzie tak programował. Kolejny przykład ze sportu, który mogę podać, no to taki Pep Guardiola na przykład, możemy go traktować jako świadomość i on przekazuje swoim zawodnikom całą taktykę, cały plan na grę i do ich podświadomości to wchodzi i wtedy jest dopiero mecz i są, że tak powiem, wyniki. Także to musi być spójne. Gdyby zawodnicy nie słuchali, że tak powiem, trenera, czyli tej świadomości i to by wtedy nic nie było. To się nie uda. To musi być jasna harmonia między świadomością a podświadomością, a naprawdę jest to bardzo ważny element w osiągnięciu celu. To tam właśnie swoją podświadomość ja obrazowałem pierwszymi zdjęciami, że chcę zobaczyć plażę, że chcę zobaczyć ocean, że chcę lecieć samolotem, to tam te obrazki były w podświadomości właśnie. I przede wszystkim ta świadomość to była wiara. Wiara, w którą ja wierzyłem, że to się uda, że to jest kwestia czasu. I to, gdy ja powiązałem razem i u mnie w głowie tylko była jedna myśl, tak będzie,
tak będzie, to się stanie. To jest kwestia tylko czasu, kiedy to przyjdzie. I powiem ci szczerze i słuchaczom, że na początku, ja niedawno książkę Potęga podświadomości przeczytałem i wiele, wiele przykładów, które jest w tej książce, chociażby z ogrodem, gdzie właśnie tą podświadomością siejemy jakieś ziarno, czy ono jest dobre czy złe, to potem mamy ogród, który żeśmy sobie tak naprawdę zaprogramowali. Albo on jest w chwastach, albo on jest w kwiatkach. Także tak to działa i to uważam jest naprawdę ważne w życiu, żeby tą harmonię między świadomością a podświadomością zrobić. I mówiąc o programowaniu podświadomości, masz na myśli, że chodzi o to, żeby konsumować jakieś pozytywne informacje, żeby się uczyć, żeby doświadczać rzeczy dobrych dla siebie, po to, żeby nazbierać sobie tych doświadczeń, które się później skumulują u człowieka w podświadomości i to później w jakiś sposób wychodzi z człowieka. I nie wiem, na przykład za 2 miesiące wpada się na nowy pomysł, ale to nie jest nowy pomysł, który jest jakiś negatywny i jest spowodowany brakiem wiary w siebie, tylko jest właśnie raczej pozytywny, jest jakimś, nie wiem, nowym marzeniem na przykład. Przez to, że wcześniej nawkładaliśmy w siebie właśnie tych pozytywnych informacji. Dokładnie. I tutaj są informacje, o których wspomniałeś, które gdzieś tam czerpiemy z zewnątrz i staramy się te dobre informacje właśnie przekazywać do swojej podświadomości. To jest trochę jak dieta, że jeśli jesz porządne produkty, dbasz o to, co spożywasz, no to później twój organizm zupełnie inaczej funkcjonuje. I tak samo można do tego podchodzić jako do diety informacyjnej, czyli po prostu wkłada w siebie porządne, dobrane informacje i to później performuje dla człowieka. Dokładnie tak jest i dziwię się czasami, że ludzie właśnie mają tyle w sobie nienawiści, zazdrości i to jest też problem, gdzie źle programujemy tą swoją podświadomość i taka osoba z pełną świadomością mogę powiedzieć, też w życiu nic nie osiągnie, która jest chytra, która jest, że tak powiem, zaborcza, która zazdrości. Ja na przykład, jeśli moi znajomi osiągają sukces, ja się mega cieszę z tego. Dlaczego? Dlatego, że to też jest właśnie ta pozytywna energia, czyli łapię te bodźce, tak jak powiedziałeś, pozytywne z każdej jednej strony. Nie szukasz tam zagrożenia i tego, że mogą ci coś odebrać, tylko się cieszysz po prostu i wspierasz ich. Oczywiście. Myśl pozytywna to jest, ze mną towarzyszy dzień, noc. Powiem więcej z własnego doświadczenia i po przeczytaniu Potęga podświadomości, którą naprawdę bardzo polecam, to są też właśnie takie wieczorne wyciszenie się, gdzieś przeanalizowanie, tak jak wspomniałem, że lubię analizować dzień i przed samym zaśnięciem, gdzie sobie obrazuję te rzeczy właśnie do podświadomości, wtedy najbardziej, że tak powiem, umysł jest w stanie je pochłonąć i rano budząc się, też o tym pamiętam, też to powtarzam i ta wiara, że tak powiem, powoduje tą harmonię z tym moim programowaniem. Czyli to jest taka forma wizualizacji dla ciebie. Dokładnie tak. Wizualizacja. Ja naprawdę życie, które mam do tej pory, mam zwizualizowane. To jest... Tak, dokładnie. Tak mam tą wizualizację zrobioną i to wpływa na ciebie w ten sposób, że dużo łatwiej ci się podąża w tym kierunku. Mało tego, dokładnie, ale jeszcze dodam, że na kolejne lata też mam wszystko zobrazowane, gdzie chciałbym być, co chciałbym robić i to obrazowanie trwa u mnie cały czas, nie bez przerwy. Cześć, słucha nas wielu interesujących ludzi, takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner@pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy. Jak wyglądała ta historia? To było dla mnie niesamowite, że kupiłeś sobie telefon komórkowy, którym marzyłeś i się okazało, że ten telefon trzeba ściągnąć z niego simlocka i nie było ciebie stać na to, żeby ściągnąć z niego simlocka. I to jest kolejny moment w moim życiu, bardzo, bardzo ważny, gdzie no tak
zadziałała na mnie cena tego Simlocka, że nie mogłem się z tym wewnętrznie pogodzić, ponieważ było to dla mnie tak dużo pieniędzy, że... Ile to wtedy kosztowało? Kurczę, już nie pamiętam, 500 zł bodajże. I to wtedy to musiało być dużo więcej niż... Tak. Nawet wiem, że komentarze po tym były, że nieprawda, to polecam Google, polecam rozmowy z osobami, które siedziały wtedy w branży i naprawdę tyle kosztował. 300-500 zł brali za Simlocka, które było nowe, oprogramowanie wychodziło i nikt tego nie robił, a ktoś miał urządzenie, to cena była kilkukrotnie droższa. I ja taki telefon nowy z salonu właśnie trafiłem. I to chodziło o to, że można było podłączyć telefon do innej sieci po prostu? Tak, dokładnie. Bo ja miałem, bodajże kupiłem Taktaka, czy tamtą erę wtedy, a telefon był z Idei i trzeba było zdjąć tego Simlocka i to był, tak jak wspomniałem, ważny element w moim życiu, ponieważ gdzieś po analizie postanowiłem, że chciałbym chyba w tą branżę iść, skoro ona potrafi przynosić takie dochody, ściągając Simlocka, nie wiem, w minutę, w dwie, w zależności jaki telefon, że można takie, czy nawet tam 100 zł wziąć za Simlocka i to były zupełnie inne pieniądze niż na bazarku. Także tam gdzieś mnie kierunek, droga skierowała na wolumen, i tam już zacząłem działać, też analizować, obrazować sobie ludzi, z którymi chciałbym zacząć współpracować. Takie osoby znalazłem, umówiłem się na warszawskiej giełdzie elektronicznej w Warszawie z nimi i oni dużo, dużo też mnie nauczyli. Tak się zaczęło powoli wstąpienie w GSM. Czyli mówisz, że też wizualizowałeś sobie osoby, z którymi chciałeś współpracować? Jak chciałbyś mieć partnerów biznesowych? Tak, oczywiście, ponieważ życie już wtedy dobrze poznałem i wchodząc na wolumen, jak pamiętasz te czasy, to tam większość chłopców było w dresach, którzy sprzedawali telefony, czy sprzedawali płyty, czy radia, czy inne rzeczy. I wiedziałem, że od takich osób nie nauczę się. Szukałem studentów, szukałem ludzi, przynajmniej skanowałem, żeby to byli studenci, żeby to byli ludzie, że tak powiem, którzy są w stanie mi taką wiedzę za jakąś opłatą mniejszą czy większą przekazać i wdrożyć mnie w ten biznes. I takie osoby dwie wyselekcjonowałem, Sebastiana i Dobromira, pozdrawiam ich serdecznie, którym ja dużo w życiu zawdzięczam i jestem im bardzo wdzięczny, bo to oni pomogli mi otworzyć pierwszy sklep w Skierniewicach z telefonami i ta współpraca gdzieś w tamtych latach się zaczęła właśnie już z telefonem. Czyli nauczyłeś się ściągać Simlocki i rozwijałeś ten biznes do momentu, kiedy otworzyłeś swój pierwszy sklep? Tak, dokładnie, uczyłem się. Uczyłem się ściągać te Simlocki, zacząłem się uczyć naprawiać telefony komórkowe, jakieś tam podstawowy level pierwszy na początku i tutaj chyba nawet z ich strony, nie pamiętam dokładnie, ale czy ja zaproponowałem, że przeprowadzam się do Skierniewic z Warszawy i czy by mi pomogli taki sklep otworzyć i powiedzieli, że nie ma problemu. Telefony, które ja kupowałem w Skierniewicach, przywoziłem do nich i to były już fajne pieniądze, które się zaczęło zarabiać. I klientów nie brakowało wtedy na to? Nie, ja byłem jako z takich komisów, to byłem pierwszy. W Skierniewicach nie było, były tylko salony oryginalne, bodajże Ery, Plusa i chyba Idea albo wchodziła, albo już była. Także jeśli chodzi o taki rynek wtórny telefonów i serwis, to ja byłem jako pierwszy. Mm-hmm. I jak od tego momentu przyszedłeś do tego, żeby założyć swoją stronę internetową? Gdy zobaczyłem, że fajnie się rozwija ta branża z tym sklepem, że idzie wszystko w dobrym kierunku, otworzyłem drugi sklep w Rawie Mazowieckiej. Które to były lata? To były lata 99 działalność. W 99 otworzyłem pierwszy sklep. Mhm. Już na portalach aukcyjnych zacząłem telefony wystawiać, tam poznałem pierwsze kontakty.
z tej branży ludzi. Gdzieś tam też już przez to PPP się łączyło modemem internet, powstawały jakieś grupy zamknięte z tej branży. Również byłem w takiej grupie Polish GSM. I tam kolejnych ludzi poznałem i to było to, co bardzo mi się podobało, co poczułem tego bakcyla z tymi telefonami, z wymianą tych oprogramowań, z naprawą, że mogłem ludziom pomagać, jeśli była jakaś usterka. I to spowodowało, że otworzyłem tych sklepów kilka i później czas tak sprawił, że gdzieś tam dostałem propozycję, żeby stanąć na Wolumenie i robić te simloki. Kolejny Sebastian sprzedawał telefony, też go pozdrawiam serdecznie. I tam bardzo dużo sygnałów dostałem, że ludzie potrzebują wyświetlaczy, części, elastomer, wyświetlacz 5.1, 10, 30, 20, to Siemensów. Jakieś obudowy i tak dalej. Obudowy, tak. Wtedy pokrowce bardziej jeszcze wtedy. Tak, jeszcze może. To czepiane aparaty wtedy chyba jeszcze były. Tak. To jeszcze później dopiero się pojawiły raczej. To było chyba w Alcatelach DB, jak dobrze pamiętam. No i gdzieś poczułem pasję też do tego. Nie ukrywam, że na pewno też pieniądze, które zacząłem wtedy zarabiać z tych telefonów, to też gdzieś na pewno było takim kołem napędowym, żeby rozwijać tą branżę. Nie napotkałeś wtedy już na jakieś takie większe problemy, jeśli chodzi o skalowanie biznesu, jakieś problemy z ludźmi, coś? Nie, wtedy ja byłem sam, że tak powiem, dla siebie. Miałem jakichś tam pomocników przy sklepie. Wtedy w sklepie pomagała mi oczywiście żona, która gdzieś tam obsługiwała tych klientów, jeśli ja naprawiałem telefony, czy jechałem do hurtowni, czy jechałem nocami do Warszawy uczyć się naprawiać tych telefonów, także ona się opiekowała sklepem, a potem już kolejny sklep, no to już pojawili się pracownicy, zaufani pracownicy. Też już to moje doświadczenie nauczyło mnie, że z tymi pracownikami jakoś z wyborem nie było problemów. Oczywiście to był taki biznes, gdzie później oni pootwierali swoje sklepy, komisy, ale to jest normalne. Wyuczyli się, chcieli iść na swoje, także poszli na swoje, a ja jednak poszedłem w części do telefonów komórkowych. Powstała pierwsza strona internetowa, ponieważ już później nie mogłem na ten Wolumen tak co tydzień jeździć, albo ludzie nie mogli przyjechać. Wolumen to jest jakieś miejsce, bazar? Bo ja nie tak, na Żoliborzu Wolumen. Mhm. Giełda elektroniczna. Mhm. Nie wiem, czy teraz tam jeszcze prosperuje, czy nie, ale wtedy to była jedna z większych giełd w Polsce i ludzie z całej Polski przyjeżdżali. Jak się w takim razie odnalazłeś w tym biznesie internetowym? Bo teraz założenie sklepu internetowego z częściami to jest trochę inna bajka niż prowadzenie takich sklepików stacjonarnych, trochę usługowych, trochę ze sprzedażą sprzętu. Tak, to były zupełnie inne czasy. Natomiast otworzenie sklepu, że tak powiem, pozwoliło mi zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ te wysyłki z giełdy, które ja zdobywałem, zamówienia na giełdzie przyjmowałem, potem przyjeżdżałem do domu w sklepie, gdzieś to pakowałem, rozbierałem te telefony, gdzieś po hurtowniach jeździłem, szukałem tych części. I później, gdy nie pojechałem na przykład na giełdę, no to już ci klienci też odchodzili. To już było mniej klientów i szedłem w tym kierunku, że poinformowałem ich, że będę po prostu wysyłki robił i poprzez telefon kontaktowali się. Natomiast potem już było coraz więcej tych zamówień i te telefony stały się bardzo męczące. No to cały dzień na telefonie, więc pierwsza strona internetowa, która powstała, to jeszcze trzeba było nazwę głośniczka, czy tam mikrofonu, czy taśmy skopiować, napisać ile sztuk, wysłać mi maila i ja już wtedy siedziałem i pakowałem. A potem wiadomo, ten e-commerce zaczął się rozwijać i już powstał pierwszy sklep, gdzie można było do koszyczka wrzucić i to była też wielka radość dla mnie.
A pierwsze zdjęcia, które się robiło telefonem, które były bardzo brzydkie, się robiło na urządzeniu, w którym się prasuje koszulę. Także takie wspomnienia są i one są piękne, one są wspaniałe i czasami warto powrócić do nich i wiedzieć, jak małe rzeczy wtedy potrafiły cieszyć. Jak byłeś na takim etapie szybkiego wzrostu, to przez jaki czas nie robiłeś sobie żadnej przerwy? Nie jeździłeś na żadne wczasy i tak dalej? To był czas straszny pod tym względem, bo to jest coś takiego, jak ja to mówię, żyłem w wirówce, w pralce. Nie wiedziałem, kiedy wiosna, kiedy lato, tylko cały czas byłem kręcony. Natomiast byłem świadomy, że bez ciężkiej pracy nie osiągnę gdzieś tam później zobrazowanych swoich zdjęć w głowie, gdzie już pojawiały się jakieś pierwsze inwestycje zobrazowane w głowie i wiedziałem, że jeśli nie będę ciężko pracował, to do tego nie dojdę. I myślę, że to nie był łatwy okres czasu, jeśli chodzi o, można powiedzieć, pracoholizm, bo nie boję się tego słowa użyć. Praca była dzień, noc, sobota, giełda, niedziela, giełda, w poniedziałek do sklepu, po sklepie na nocne nauczanie na Warszawę, uczyć się tego serwisu, potem wracać i tak w kółko Macieja. Także to było to był straszny okres czasu. Ale nie przytłoczyło cię to w pewnym momencie? Wtedy nie wiem, wydaje mi się, że to serce, tą walkę, którą ja miałem wewnętrzną, to potrafiła sobie radzić z tym. Natomiast to było bardzo ciężkie. To nie da się ukryć i nie wiem, czy dzisiaj dużo ludzi jest w stanie podjąć takie wyzwanie. Część na pewno tak. Dlatego mówię, że do tego sukcesu to jest bardzo ciężka droga i bez tych wartości, bez tej ciężkiej pracy, oczywiście zdarzają się biznesy, inwestycje, gdzie nie napracujemy się i zarobimy. Ale to najczęściej nie trwa długo. To nie trwa długo i to jest bardzo mały procent ludzi, także prawdopodobieństwo, że akurat nas to spotka, jeśli ktoś jest świadomy, to też wie, że niekoniecznie tak musi być. Mhm. Czyli udało wam się rozwinąć duży biznes internetowy MacBoss, a ty po jakimś czasie wpadasz na pomysł, żeby jednak odsunąć się od tego i założyć drugi serwis MacBoss. I z tego, co słyszałem, to wspólnik się z ciebie śmiał trochę, że podejmujesz taką decyzję. Tak, łączenie biznesów uważam, że tutaj było też ważne. Kolegę, Andrzeja, którego poznałem gdzieś w 2004 roku, który przyjeżdżał ze Śląska po telefony do mnie, gdzie miałem wystawione na portalach aukcyjnych, to on otworzył sobie potem swoją stronę internetową i sklep. Ja miałem natomiast oryginalne zawsze części. On miał jakieś tam zamienniki, gdzieś tam sobie importował te produkty i taki sklep ich sobie tam prowadził. Natomiast ja dostawałem bardzo dużo sygnałów z rynku. To był bodajże rok 2019 już wtedy, gdzie przez kilka lat tak naprawdę ludzie trochę mnie tak męczyli, mówiąc kolokwialnie, że dobrze by było, żeby była alternatywa też zamiennych części, tańszych po prostu, do tych oryginalnych, bo klienci są różni. Którzy kupują mi tańsze rzeczy, chcą wyświetlacz tańsze, niektórzy są droższe. Do samego iPhone'a mamy kilka, do nawet, nie wiem, tam od dwóch, trzech do dziesięciu jakości wyświetlaczy, także ten rozstrzał jest bardzo duży. I wtedy wiadomo, że ta jakość zależała od ceny. Był klient, którego było stać droższe kupić, a był klient, który chciał tańszy. Mhm. I pomysł się właśnie taki zrodził na wspólnym wyjeździe. Wtedy już byliśmy, żeśmy latali do Chin i tam gdzieś żeśmy poznali się jeszcze tak bardziej dobrze, jak to się mówi, wspólnika, żeby zeskanować, poznać i postanowiliśmy bodajże w drodze powrotnej, że otworzymy taką dużą,
dużą firmę z zamiennikami i on tą firmę swoją wrzucił w tą nową spółkę. Ja wrzuciłem kontakty, które miałem i powstał MacBoss i powstał wtedy MacBoss Economy. Dokładnie do dzisiaj funkcjonuje, do dzisiaj bardzo dobrze sobie działa, te fundamenty zostały prawidłowo zbudowane, droga, którą zaczęliśmy budować, miała bardzo duże doświadczenie, które on miał z zakresu elektroniki, ja miałem już z napraw i tak samo ze znajomości wszystkich części i powstała MacBoss Economy, to był 2014, przepraszam, a 5 lat później postanowiłem tego oryginalnego MacBossa wrzucić do MacBoss Economy, który funkcjonuje do dzisiaj. Mhm. Z jakiego powodu postanowiłeś jeździć do Chin? Szukanie nowych części. Niektórych części było bardzo ciężko dostać tutaj w Europie. Jeśli były gdzieś z krajów ościennych, gdzieś z Czech, czy z Niemiec, czy z Francji, to były wysokie też ceny, nie były konkurencyjne na rynku, więc normalne, że szukaliśmy źródła, gdzie skąd te części idą i wszystkie drogi kierowały tam, także musieliśmy się tam też znaleźć. Mhm. Jak wyglądał twój pierwszy wyjazd do Chin w takim razie? Bo jestem ciekawy, jak to wygląda, tym bardziej, że ty byłeś tam pewnie lata temu już. Tak, pierwszy mój wyjazd do Chin, to nie był akurat z Andrzejem, z innym kolegą, ale z Andrzejem też różne przygody, żeśmy jak to w Chinach przeżywali i plecak z dokumentami, z paszportem, z pieniędzmi potrafiłem w meczu zostawić i nie szło się z nikim w ogóle dogadać, nie rozumiałem języka. Oni po angielsku też nie rozmawiali, mój angielski wtedy też był na poziomie minus jeden, także kolega Andrzej musiał się zgarbić, a ja rysowałem, że mój plecak na kartce po prostu odjechał metrem i wtedy poznałem moc Chin, gdzie za 10 minut mieliśmy plecak z powrotem, co było dla mnie... Po narysowaniu go na plecach kolegi. Tak, tak, wow. Tylko rysowałem nie na kartce, a na jego plecach, że mój plecak pojechał tam i trzeba było palcem pokazywać. Załapali po 5 minutach, o co chodzi. Metro podjechało następne, wsiedliśmy z nimi do metra, pojechaliśmy tam, nie wiem, ileś przystanków, wysadzili nas gdzieś, poszli, przynieśli plecak. Dużo pieniędzy? Całe środki, które miałem na wyjazd. No ja nie pamiętam dokładnie, ale to były wszystko. No nie miałem paszportu, nie miałem dokumentów, nie miałem pieniędzy, nie miałem nic. Został po prostu w metro. Szybko żeśmy wyskoczyli, bo te stacje też tam pierwszy raz to dla nas był, że tak powiem, szok. No, nie jeździliśmy wcześniej takim metrem. Dużo ludzi, tłok i tak dalej. Tak jak na zdjęciach to wygląda? Rzeczywiście taki tłok? Tak. Tak, tak. Są godziny, gdzie jest bardzo duży tłok i, że tak powiem, te Chiny się rządzą swoimi prawami. Także jak z takiej opresji wyszliśmy, to już wiedzieliśmy, że poradzimy sobie. Wspólnik też miał różne fajne sytuacje. Opowiadał, jak jego pierwszy raz wyjazd do Chin wyglądał, gdzie musiał brać właśnie kartkę, długopis, rysować statek, że wysyłka ma iść statkiem, jaka cena. W ten sposób tak, się dogadywaliście? Tak, tak. Znaczy ja nie. Mój wspólnik, który Andrzej właśnie. W 2004 bodajże pierwszy raz był w Chinach. No to tam rzadko kto rozmawiał po angielsku. Niemożliwe. I rysował im tak, rzeczy? Tak, rysował im sposób wysyłki, czyli rysował samolot, one dopisywali jaka cena, rysował statek, że jeśli statkiem wysyłają, bo wtedy jest tańsza wysyłka, no to oni dopisywali cenę, on wtedy przytakiwał, pokazywał, którym chce wysyłkę. Także to były takie czasy, które już wiadomo, nigdy nie wrócą, ale... Ale to jeszcze pokazuje takie ekstremalne kombinacje. Ja bym chyba nie wpadł na to, żeby dogadywać deal, rysując statek i samolot, jeżeli podawali stawkę. Ja bym to nazwał zaradność. Zaradność, twórczość nawet przedsiębiorcy, który potrafi sobie w każdej sytuacji. Ja nie miałem na myśli, bo kombinatorstwo może mieć taką negatywną konotację. Właśnie miałem na zaradność. No. Zaradność, dokładnie. Operatywność, zaradność. Bo ktoś by mógł powiedzieć, no nie gadają po angielsku, no nie dogadamy się, co mamy zrobić. Translatora nie ma jeszcze Google'a, więc nic sobie na to nie poradzi.
poradzimy. A tu gość, proszę bardzo, wyciąga kartkę i się dogaduje. Dokładnie. I to też mi pozwoliło, że tak powiem, szybciej i dokładnie zobrazować przyszłego wspólnika, że to jest materiał na godnego wspólnika, który, żeby mu przekazać firmę. To właśnie tego typu rzeczy, gdy obserwujemy, analizujemy, to wtedy jest nam łatwiej mniej popełnić błędów, na przykład z doborem wspólnika i można powiedzieć, no rodziną nie jesteśmy, no bo nie jesteśmy, ale jak bracia, jak przyjaciele, to jest mój przyjaciel, mówimy do siebie brat i to też jest piękna historia mojego życia, gdzie obca osoba potrafi tak blisko być mnie i nigdy nie mamy żadnych problemów z dogadywaniem się. Było coś w Chinach, ja nigdy nie byłem w Chinach, a bardzo ciekawi mnie ten obszar. Było coś, co zrobiło na tobie jakieś szczególne wrażenie, coś zapamiętałeś najbardziej? Oczywiście fabryki. Fabryki. I to też pokazuje, na co zwracasz uwagę, co? To jest właśnie to nastrojenie tego mózgu jak radia. Tak. Mógłbyś powiedzieć o wszystkim. Mógłbyś powiedzieć o miastach, o stacjach metra, o ludziach, o jakiejś kulturze i tak dalej, a ty mówisz fabryki. Fabryki. Dlaczego fabryki? Dlatego, że jak te części przychodziły, to znów się analiza załączała. Skąd te części idą, jak one są robione, jaka maszyna robi taki głośniczek. To jest taka chęć poznawania, że tak powiem, danej branży. To jest taki, może nie jak desperacji, ale ta ciekawość jest tak mocna, ponieważ to jest, kochasz to, co robisz, nie? Właśnie do tego chciałem się odnieść, że tutaj znowu wychodzi to, że ty mówiłeś, że to trzeba kochać, bo gdybyś się tym nie interesował, to co by cię obchodziła jakaś maszyna, która ja potrafiłem taką część taśmy z elementami do jakiegoś tam Samsunga A300 czy do innego modelu, to potrafiłem oglądać nieraz 5-10 minut, patrzeć, analizować, jak ścieżki idą, jak te układy tam wlutowe. To mnie bardzo interesowało i wtedy też sobie zobrazowałem, że kiedyś będę w Chinach, muszę takie fabryki odwiedzić. To jest, że tak powiem, już zakodowane w głowie. I tak się stało. Po takich fabrykach jeździłem, gdzie wyświetlacze są produkowane. Cały proces od A do Z. Są to niesamowite rzeczy. Wiadomo, że tam ekonomicznie nie ma lepszego miejsca, jeśli chodzi o takie fabryki. U nas jest za droga siła robocza i inne zupełnie przepisy. Także praktycznie wszystko jest tam robione, czy to z tej branży, czy z innej, ale są to niesamowite wspomnienia, takie inspiracje, które mnie tam doprowadziły i przynajmniej wiem, jak te rzeczy były produkowane, jak są produkowane i to jest coś niesamowitego. To co zrobiło na tobie największe wrażenie, jeśli chodzi o te chińskie fabryki? Sposób, na przykład, ile oni są w stanie takich ładowarek do telefonu wyprodukować jednej nocy. Wiadomo, że to chodzi też o technologię, jaką mają, bo są fabryki, które są garażowymi fabrykami i zrobią 100 czy 200 ładowarek, nie? Ale są też fabryki duże, gdzie robią to w dziesiątkach tysięcy i cały ten proces, który idzie produkcji, no to jest coś niesamowitego, nie? To na mnie największe wrażenie robiło. No. To jakieś takie gigantyczne hale? Tak, gigantyczne hale, bardzo czyste, schludne. Aha, czyli czysto jest, nie tak, jest brudne, tak, bo Chiny są podobno brudne. To te bardziej garażówki takie, gdzie tam składają ręcznie, bo takie oczywiście też były, gdy jeździłem w tamtym okresie czasu. Natomiast no, teraz świat idzie w zupełnie innym kierunku i niedługo, myślę, że już są na pewno w Chinach roboty, które to składają i osoby, tylu osób już nie będzie na pewno w przyszłości w fabrykach potrzebnych. To jestem o tym przekonany, że w najbliższych 10 latach i do Polski te roboty dotrą i świat się zmienia i tak będzie na 100%, że ta robotyka teraz będzie bardzo, bardzo mocno atakować i Europę, i tutaj, że tak powiem, gdzie jesteśmy. Już atakuje choćby nasze domy, te jeżdżące odkurzacze, które psy. są wspaniałe. Psy widziałem, które tak. Na ogród się jako robota wypuszcza i gania po ogrodzie. To
jest trochę akurat smutne, bo jednak te dzieci fajnie jakby miały kontakt ze zwierzętami, uczą się tej miłości do zwierząt. Troszeczkę tak sobie na ten moment nie wyobrażam świata, że w kuchni będzie robot mi wszystko podawał i gdzieś po ogrodzie latał. To taka trochę nie moja bajka. Po ogrodzie trochę nie rozumiem, ale po kuchni jak najbardziej. Jak mi wszystko przygotuję, mu zaprogramuję taki posiłek, tyle papryki, tyle soli, tyle pieprzu, tutaj zrobić to przesmażyć tyle, a żółtka do jajecznicy dorzucić na sam koniec, no kurde. Jeśli samemu mieszkamy, to myślę, że chętnie się znajdą na zakup takiego robota, to bezapelacyjnie. Bardziej miałem na myśli ten ogród zewnętrzny, gdzie taki pies, robot lata. Jestem bardziej zwolennikiem, żeby dziecko gdzieś przytuliło to zwierzątko i pogłaskało. I tu, korzystając z okazji, pozdrawiam Maksia, któremu obiecałem, że go pozdrowię, czy mojego synka i jego kotka Zacha. Nie go głaszczę dalej. Prosił, żeby go pozdrowić. Także ja również pozdrawiam. Akurat jest o zwierzątkach, także on tak kocha tego kotka i pieska też ma. I myślę, że nigdy takiego robota nie kupi sobie. W tych fabrykach zwróciłeś uwagę na warunki pracy albo coś w tym zakresie? Jest jakaś różnica pomiędzy tym, co można spotkać w Polsce, a tam? Czy nie było czegoś takiego? Nie, naprawdę ja wiem, że... Dużo się o tym słyszę. Tak, chodzą takie opinie, bo chiński produkt to gorszy. Dzieci pracują w fabrykach i tak dalej. Nie, ja się z tym nie spotkałem. Naprawdę nie spotkałem się. Normalni pracownicy, bardzo, bardzo zapracowani, bardzo pracowici, bo to też zawsze po takiej wizycie z fabryki się idzie na kolację, to ja miałem zawsze, jak to Jacek, milion pytań. Także musiałem wszystko wypytać i no nie oszukujmy się, no większość produktów jest tam produkowanych, czy to nawet znane brandy, które są w Europie, to tak samo większość idzie z Azji, czy to z Wietnamu, czy z Chin. No wszystko idzie stamtąd, także... Jakieś Indie? Tak, no to akurat Indie, czy ciuchy bardziej, tu elektronika to bardziej Chiny, nie? Ale obuwie też jest robione w Wietnamie dla potentatów rynkowych, także tam jest siła robocza tańsza i wiadomo, że tego jest tam najwięcej i Chiny są potężne, także... Nic nowego tutaj nie wymyśliliśmy. Ciężko się robi z nimi interesy? Chińczycy są tacy, u których trzeba zdobyć zaufanie. Czy muszą poznać ciebie od wewnątrz. Czyli lepiej tam pojechać według ciebie? Proszę? Lepiej tam pojechać, żeby oni ciebie zobaczyli face to face? No ale to inaczej relacji nie da się zbudować. To nie ma takiej możliwości. No, online, no jeszcze dzięki Bogu, jak trafimy na uczciwego, ale bardzo często też są nieuczciwe osoby, no jak wszędzie. No, to nie jest tak, że Chińczycy oszukują albo są tylko wspaniali. Tak samo i w Polsce są różni ludzie. I w Niemczech, i w Czechach, i w każdym jednym kraju. W Chinach jest to samo. Natomiast są bardzo specyficznie. Tam jest inna zupełnie kultura, jeśli chodzi o takie życie codzienne, inne też mają troszeczkę podejście niż Europejczycy. Są pracoholikami najczęściej, pracują bardzo dużo, poświęcają się swojemu biznesowi, no można powiedzieć w 200%. Na pewno nic nie robią, po łebkach są zaangażowani maksymalnie. I też się rozwijają. Jeśli ma garaż, to potem ma małą fabrykę. Jakby są małą, a ma dalsze plany i aspiracje i gdzieś tam jakieś marzenia, to robi coraz większą fabrykę. I powstają giganci. No, bo wystarczy spojrzeć na brand, który jeden z pierwszych ja wprowadzałem też do Polski. Gdzieś hulajnogi, Xiaomi. Mam na myśli brand Xiaomi, gdzie może nie wszyscy wiedzą, ale Xiaomi nazwa powstała, gdzie właściciel był bardzo biedny, jadł zupę taką bardzo, bardzo tanią. Kiedyś tam sobie porównywałem, że to do naszej zalewajki na Barszczu Białym, gdzie on po prostu
po nazwie tej zupy nadał brand Xiaomi. No to on też, wychodząc z takiego domu... Czyli Xiaomi to jest taki barszcz chiński? Ja sobie go tak tłumaczyłem. Nie pamiętam dokładnie, jakie składniki, ale to jakaś taka wodzianka, bardzo uboga zupa, która właśnie nazwa Xiaomi i stąd powstał tak duży brand, który też na pewno miał ciężki start, czyli ciężkie początki. I tak się rodzą giganci, nie? Mhm. O, miałeś jakieś sytuacje, bo teraz jeśli zamawia się duże zamówienia z Chin, to wydaje mi się, że problematyczną kwestią jest to, że nigdy nie wiadomo, co się dostanie. Czy to jest prawda? Tak, to jest powszechny problem, jeśli chodzi o niesprawdzonych, właśnie gdzieś tam online poznanych osób w Chinach, to bardzo często się to zdarza. To jest jeden z głównych problemów. Tych problemów jest więcej. Jest sprawa też certyfikatów. To jest też sprawa test raportów, które są do niektórych produktów wymagane u nas tutaj w Unii Europejskiej. I bez takiej wizyty w fabryce poznania, na jakiej jakości pracują, co to jest za fabryka, jak ona wygląda, właśnie żeby nie trafiały takie produkty z garażu, to później jest problem. Zatrzymają na urzędzie celnym i za każdy dzień zwłoki trzeba duże koszty ponosić i myślę, że nie jedną nawet wiem, bo ludzie się zwracali z takimi problemami, że potrafiła taka kontrola, zatrzymanie kontenera dwóch czy trzech doprowadzić do firmy, gdzie firma się zamknęła. Także takie błędy są popełniane. Tutaj, jeśli ktoś na większą skalę chce pracować z Chinami, to wizyta jest nieunikniona w Chinach, tym bardziej, że teraz mamy taki czas, gdzie możemy na 14 dni bez wizy, bez niczego sobie wsiąść i każdy obywatel może polecieć. Kiedyś to było niemożliwością. Od niedługiego czasu mamy taki przepis. I zweryfikować wszystko. Targi międzynarodowe w Kantonie, bardzo dobre miejsce, gdzie można swoich dostawców znaleźć. No też firma Krzak, wiadomo, nie wystawi się na targach, także tu już mamy jeden podstawowy punkt, że to jest jakaś sprawdzona firma, a potem jak to Chińczycy bardzo, bardzo gościnni, jeśli chodzi o klienta, którego chcą zdobyć, zawsze to się kończy kolacją, rozmowami. Także tutaj pod kątem biznesowym mają bardzo dobre podejście i mówię, czym więcej ciebie poznają, zaufają, nie jest łatwo, że tak powiem, ten mur przeskoczyć, jeśli chodzi o to zaufanie. Natomiast jak już zaufają, to wiadomo, że jeden szybciej zaufa, drugi więcej czasu potrzebuje, to jest normalne, ale jak zaufają, to te wizyty, kolejne wizyty w Chinach już są jak rodzinne wizyty, gdzie czuje się tą pozytywną energię, a jeszcze jak się jest dobrym klientem, no to tym bardziej są zadowoleni i dużo, dużo takiej radości, nie boją się okazywać i czujemy to wtedy. Mhm. Mówisz, że ciężko jest przełamać ten mur zaufania z nimi, to znaczy, to mówisz, że u niektórych to pęka szybciej, u niektórych później, czyli... Nie do końca rozumiem chyba. Mam na myśli, Chińczycy, to co wspomniałem, też mają inną kulturę. Tam na przykład sąsiad z sąsiadem nigdy praktycznie nie pije kawy, nie pije herbaty. Oni bardzo chronią swoją prywatność. To nie jest tak jak za moich czasów, gdzie z braku jajek w domu to leciałem naprzeciwko do sąsiadki i brałem jajka i potem się oddawało. W Chinach czegoś takiego nie ma. Oni swój dom, swój ten kącik rodzinny bardzo, bardzo chronią. Nie ma przesiadywania, chodzenia do sąsiadek na kawkę, tak jak to u nas kiedyś było. To miałem na myśli, że ten mur jest jednak duży. Natomiast jeśli chodzi o biznes z nimi, to myślę, że szybciej są się w stanie otworzyć do nas jako dobrego kontrahenta, jeśli poczują,
z przelewami wszystko jest w porządku, nie ma z komunikacją, ze wszystkim, nie ma jakiejś tam niepewności, to na pewno 100 razy szybciej się otworzą niż z sąsiadem, który mieszka obok niego 10 lat. Mhm. Tobie się zdarzyło odebrać jakieś takie podejrzane przesyłki od nich, że zamówiliście produkty i nie byliście zadowoleni, albo przyszła zupełnie inna jakość w następnej dostawie? Nie, mi się tak nie zdarzyło. Zdarzyło mi się prędzej na portalu aukcyjnym w Polsce zamiast Noki 6310 dostać drewno w środku. To mi się zdarzyło. Być może ja dlatego mam to szczęście, że tak jak wspomniałem o wspólniku Andrzeju, który dużo czasu wcześniej latał do Chin i już znał, tam miał swoje kontakty, także nam było już łatwiej. Gdy ja zrobiłem z nim spółkę, to już mieliśmy biura cargo sprawdzone i tak dalej, nie? Pierwsze zamówienie robiłeś jakoś po znajomościach, czy od razu tam jechałeś, czy na początku po prostu coś zamówiliście i zobaczyliście, co przyjdzie? Pojechaliśmy razem z Andrzejem, tak jak wspomniałem. I to było pierwsze zamówienie? I tam żeśmy pierwsze takie zamówienia do spółki wybierali razem. Sami chodzili po markecie. Potężny, duży market, w którym są dziesiątki tysięcy różnych części, akcesorii i modeli i wzorów. No, jest to coś, co na pewno też nie zapomnę do końca życia, jak te pierwsze wizyty w Chinach, jakie wrażenie na mnie, na prostego człowieka zrobił asortyment, który tam był. Ja po prostu się czułem jak ryba w wodzie. Ja potrafiłem cały dzień nic nie jeść, latać z jednego punktu do drugiego i tutaj takie taśmy, a tutaj takie, a tu zobacz taki kolor, zobaczymy czym się różni, a tu taki głośniczek, a ten to już jest gorszej jakości, zobacz tutaj nóżka odstaje, nie, to już inny materiał. Myśmy tym żyli, to była pasja, to było hobby, dlatego ten sukces w GSM-ie uważam, że taki osiągnąłem, bo ja mogłem tam, nie wiem, no dzisiaj ciężko mi jest zrobić 8 tysięcy kroków. A tam to podejrzewam, że po 30-40 tysięcy robiłem każdego dnia od rana do nocy i jak zamykali market wieczorem, to mi jakoś tak smutno było, że to już zamykają. Także po tym można teraz zaobserwować, jaka to była pasja dla mnie. To było dla mnie całe życie. Ja tym żyłem. No to jest coś wspaniałego. Życzę każdemu, żeby w swoim biznesie przeżył takie momenty, bo one naprawdę są nie do zapomnienia. I po tym jak analizujemy, to ja byłem chyba w tym GSM-ie skazany na sukces, dlatego że ja w to wszystko wierzyłem, ja to wszystko kochałem. Ja wiedziałem, ja wróciłem do domu, już myślałem o następnym wyjeździe, że teraz pojedziemy do Dongguan, nie do Guangzhou, a potem do Iwu gdzieś może jeszcze poszukamy. Też tak człowiek troszeczkę badał Shenzhen. No Iwu akurat to nie z elektroniką, bo elektroniczne jest bardziej Guangzhou, Dongguan i Shenzhen, ale do Iwu później, jak już żeśmy ten rynek mieli opanowany, że tak powiem, i kolejny wyjazd, to mówimy, a pojedziemy sobie do takiego zagłębia i tam już jest wszystko. Oczywiście tam też ładowarki, ale tam czy cała Castorama, czy inne supermarkety, to już tam są w Iwu, no i tam to już jest po prostu... To już nie jest ryba w wodzie, to jest po prostu już ocean i piękne koralowce. No, tam już jak ktoś lubi handel, ktoś lubi produkty, ktoś to kocha, to musi do Iwu jechać, zobaczyć jak to wygląda. I jak ty w tym momencie wybierasz produkty nowe, które wprowadzasz do sklepu? Jak wygląda proces decyzyjny? Co uważasz, że warto wprowadzać? Jakich produktów unikasz? Wiesz co, ja teraz tak szczerze ci powiem, że już nie wybieram produktów. Już w ogóle? Nie wybieram w ogóle produktów. Rynek też się zmienia. Rynek idzie troszeczkę też w innym kierunku. Jest bardzo duża konkurencja. Ten e-commerce, który ja z importem zrobiłem sobie, otworzyłem tam w 19 bodajże roku, czyli mam na myśli e-hedo.pl.
to jak każdy biznes, on też się zmienia. Też przychodzą nowe trendy, nowe zasady gry w biznesie. Mamy potężną konkurencję, jeśli chodzi o portale aukcyjne, portale, które przychodzą z zagranicy, tak jak Temu na przykład, gdzie mają tych małych produktów miliony, setki tysięcy. Dzisiaj musimy być świadomi, że z takimi, jak ja to mówię, bykami, no będziemy się kopać, no to będzie ciężko, nie? Ja tam jeszcze nie zamawiam, ja nie ufam Temu. Jak widzę Temu i patrzę na te zdjęcia, myślę sobie, no wspaniałe produkty wyglądają. Ja na test coś zamówiłem, przychodzą te produkty, ludzie też muszą się przekonać, jaka to jest jakość później, nie? Ale znajomi mi opowiadali, że super rzeczy to można kupić. Super rzeczy, ale kurczę, no ceny są drogie, nie? W porównaniu do tych naszych kontrahentów, którzy biorą gdzieś w hurcie od nas, to mają dużo, dużo lepsze ceny, nie? I oni potem są w stanie w detalu taniej sprzedawać. Natomiast tutaj pod kątem biznesowym, no musimy być świadomi, my jako sprzedawcy, że takie Temu, no to ma miliony, setki milionów na marketing, oni są wszędzie. Oni dotrą do tego klienta detalicznego, ponieważ no, są perfekcyjnie zorganizowane. Po prostu są duże środki na marketing. Naszych polskich małych czy średnich przedsiębiorstw nigdy nie będzie stać na taki marketing. Możemy gdzieś na TikToku, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy ładną stronę zrobić, no ale... Ale na to też są różnego rodzaju rozwiązania. Jeśli ktoś dobrze przeanalizuje rynek, popatrzy i uświadomi sobie, że nie wygra tej bitwy, to też trzeba wtedy drogę zmienić, troszeczkę w innym kierunku iść i też się tam zarobi na tym handlu. Także ważne są te produkty, które ściągamy, bo temu ma, uważam, bardzo... takie tanie produkty, małe, które łatwe w wysyłce, w spakowaniu, dlatego że tej logistyki jeszcze tak doskonale nie mają rozwinięte, więc je u mnie przynajmniej idziemy w gabarytowe rzeczy, krzesła, stoły, toaletki fajnie się sprzedają dla dziewczynek takich 15-16-letnich, bieżnie, takie bardziej gabarytowe rzeczy. Tą logistykę, którą ja zbudowałem przez wiele lat, pozwala mi trzymać w tysiącach takie produkty. To dla mnie nie jest żadnym kosztem, bo to są moje budynki. Także ja tutaj też automatycznie mam przewagę nad konkurencją, jeśli nie ma swojego zaplecza logistycznego. I tak naprawdę mniej osób też jest potrzebne do tych produktów, takich większych niż mając 5000 produktów malutkich. Nie? To ja będę szedł w tym kierunku, żeby tych produktów było 200, 300, 400 i wtedy też można pohandlować. Także też nie poddajemy się, nie płaczemy. Trzeba szukać rozwiązań. Analiza rynku. To jest to, co całe życie musimy robić. Na to jesteśmy skazani. Jeśli ktoś tego nie będzie robił, to czym prędzej, czy później no, popełni błąd. Pojawią się nowi gracze, którzy cały czas analizują. Oczywiście. I porażka będzie na 100%. Powiedziałeś, że to są twoje magazyny. Jaka była dla ciebie tak najtrudniejsza decyzja właśnie, jeśli chodzi o taką inwestycję, na przykład otworzenie jakiegoś swojego budynku, magazynu? To był jeden z moich obrazów, mogę się pochwalić, który w pewnym okresie czasu przyszedł mi do głowy, że chciałbym już powoli myśleć też o przyszłości, o jakiejś takiej zapewnionej emeryturze. I w tym kierunku poszedłem, gdzie kupiłem teren z budynkami. Oczywiście to nie były wtedy takie budynki, jak są teraz po remontach i ładnie porobione, ale to był mój obraz, też kolejny punkt, przystanek moich marzeń, że chciałbym na emeryturze mieć takie budynki, w takiej lokalizacji, gdzie wynajmując to nawet nie za zawyżoną jakąś stawkę, da mi po prostu spokojne poczucie bezpieczeństwa, że co miesiąc te pieniądze wystarczą mi na
normalne, godne życie. I tak sobie to zobrazowałem, nie wiem, gdzieś 2019-18. Wtedy miałem mniejszy magazyn. No i poszedłem w 22 w tym kierunku właśnie, gdzie no praktycznie też wszystkie pieniądze musiałem wydać, żeby kupić taki teren w takiej lokalizacji, ale uważam, że to był dobry ruch. Mhm. Takie momenty cię w jakiś sposób stresują, albo jest to takie dla ciebie ogromne wyzwanie, czy jak podchodzisz do takich dużych decyzji, gdzie wydajesz tak ogromną kwotę? Absolutnie mnie nie stresują. Serio? Oczywiście. Bardziej optymisty, jakim ja jestem, to ciężko znaleźć chyba. Ale mówię teraz całkiem poważnie, że u mnie ta harmonia między świadomością a podświadomością jest tak fajnie zrobiona, gdzie u mnie nie ma strachu. Ja strachu takiej niepewności, że coś mi się nie udaje, u mnie nie ma w głowie czegoś takiego. W ogóle? Bardzo, bardzo rzadko. Jeśli ja przeanalizuję swoim umysłem, to chyba, że to od razu odrzucę. Mhm. To tak. Ale jeśli w coś po analizie w coś wchodzę i tak dalej, to ja nie mam strachu. Jestem naprawdę bardzo spokojny. Nie stresuję się tym i wiara czyni resztę. Czyli po prostu to się udaje. Czy w mniejszym stopniu, czy z większym, to musi się udać, nie? Znaczy, jeśli się nawet nie uda, no to ja sobie tłumaczę to w taki bardzo prosty sposób. To trzeba zamknąć, jak najmniej stracić i wszystko w temacie. No, tutaj nie ma złotych środków. No, to nie każdemu się udaje każdy biznes zrobić. Myślę, że... Większość się nie udaje. Większość się nie udaje. Ale ja akurat tutaj miałem na myśli ludzie, którzy są, nie wiem, multimilionerami, miliarderami, mają 100, 200, 300, 500 spółek, czy wszystkie im się tak udają i pięknie prosperują, pomijam cele optymalizacji podatkowej, tylko patrząc na dochód, no to na zysk, to nie zawsze się to udaje. Myślę, że te pierwsze dziesiątce z Forbesa również mieli takie biznesy, ale to jest normalna rzecz. Natomiast z tych gorszych rzeczy też możemy wyciągnąć dobre rzeczy i nie popełniać tych błędów na przyszłość, ewentualnie coś w nowej branży, w nowym biznesie poprawić. I ja idę tą drogą, że w ogóle się nie boję, czy się uda, czy się nie uda. Najpierw kalkuluję, analizuję, gdzie inwestycja, którą poczyniam, jest w stanie zagrozić, że tak powiem. No, kamikadze nie jestem. No, ja nie położę na nowy biznes wszystkich pieniędzy, żeby być albo nie być. Hazardzistą nie jestem i nie polecam być. Kamikadze, tak. Także tutaj to jest racjonalne myślenie, analiza i te biznesy, czy się uda, czy się nie uda, to nie trzeba się stresować. No. Najważniejsze, że jeśli jesteśmy świadomi, że tą kwotę, którą wchodzimy w biznes na przykład, jesteśmy w stanie stracić. Ja podam przykład na swój taki z autopsji, gdzie gdzieś tam sobie zobrazowałem w 19 roku, że oprócz importu, eksportu będę miał sklepy. Też sklep. Być może franczyza, być może to będzie sieć sklepów i tak dalej. I gdzieś to miałem zobrazowane. Mimo, że wiedziałem, że koniunktura i rynek nie jest dobry, że ten, ale miałem zobrazowane, mówię, kurczę, ten. No i z przyjacielem rozmawiam no właśnie takimi, fajnie jak takich przyjaciół się ma, którzy w takich momentach zawahań, niepewności, a może doradztwa, że można się do nich zwrócić i szczerze na pewno odpowiedzą. Pytam się, o bracie, co byś doradził, czy otwierać te sklepy, czy nie otwierać z tym HEDO. I nie wiem, po jednej kawce i pół godziny rozmowy wniosek jest jeden prosty. Jeśli jesteś w stanie, te sklepy będą kosztować, no przypuśćmy, nie wiem, taką i taką kwotę. Jeśli ta kwota nie zrobi ci niczego złego i będziesz świadomy, że możesz ją stracić,
a masz to zobrazowane i wiem, że znając ciebie nie odpuścisz, będziesz spróbował, czy w mniejszej skali, czy większej, to otwórz jeden, dwa, przekonaj się i ten. I ja tak zrobiłem. Oczywiście te pieniądze straciłem. Straciłem na tych dwóch sklepach, mimo że lokalizacje były fajne. Centrum, jedno było w dużym mieście, drugi sklep u mnie. No niestety koszty pracowników, dzisiaj mamy ZUS-y tak drogie, że nie dał rady tych sklepów utrzymać, mimo że asortyment był fajny, ładne sklepy były zrobione, naprawdę wizualnie były bardzo ładnie, a jeszcze jeden był w galerii, no to od 9 do 21 to kilka etatów musiało być i te koszty, wiadomo, większe, a ludzi nie było, bo ludzie idą w e-commerce i nie było to rentowne, trzeba było to zamykać, natomiast straciłem te pieniądze oczywiście, natomiast obrazek został i tak spełniony. Nie? Czyli to po prostu była część drogi? Lekcja. Lekcja i tutaj taka porada, wniosek, który młodzi przedsiębiorcy, czy nawet którzy już mają jeden biznes, a chcieliby drugi otworzyć, to bardzo cenna lekcja. Zawsze zastanówmy się, czy daną kwotę, inwestycję jesteśmy w stanie stracić i czy ona nie podetnie nam skrzydeł na tyle, żebyśmy nie mogli funkcjonować, bo jeśli tak jest, to jest problem, a jeśli jesteśmy w stanie tą kwotę stracić i jest to jakiś nasz obraz z głowy, to ja nie będę doradzał, że robić, ale i tak wiem, że ta osoba zrobi to samo, co ja. Tak, ale sytuacja jest inna, jeśli ktoś ma, to są czyjeś jedyne środki i zaczyna dopiero i jest w takiej sytuacji, że no w sumie nie może stracić, ale no, na tym tak wyglądają często pod początki biznesu, że się wkłada pieniądze, których nie może się stracić i trochę wrzuca się na głęboką wodę. I często ludzie tracą te środki, ale wyciągają jakąś lekcję i później są w stanie budować i dochodzi do jakichś ciekawych efektów biznesowych. Tak, to na pewno tak, tylko tutaj no, to, co można by było też wspomnieć, no to pierwsza kartka z książki, że tak powiem, przykazania, które należałoby od razu stosować w tym biznesie. No ale przede wszystkim jeden z tych punktów, w którym żeśmy dzisiaj dużo rozmawiali, to jest ta pasja, gdzie ta osoba, która zaczyna, no, jednak powinna, ja sugeruję, żeby mniej błędów popełnić, czasu zaoszczędzić, to niech szuka tej luki, tak jak fajnie dzisiaj nazwałeś, tej luki, ale tą, co lubi, co interesuje, myślę, że to będzie bardziej prawidłowa droga do osiągnięcia sukcesu. A jeśli nie, to może jakaś inna pasja się narodzi. Tak jak mówisz, jeśli się nie uda i... To trochę jak ty z tym telefonem, co? Jakby plan nie był taki, żebyś szedł w GSM. Nie. To typowy spontan. Zresztą bardzo często tak jest, że właśnie idziemy w kierunku szkoły czy studiów i potem zupełnie w innym kierunku, że tak powiem, działamy. No, nawet ostatnio u ciebie podcast oglądałem z panią Małgosią, też inne studia miała, inaczej świat ją pokierował i to się bardzo często zdarza. No, mój idol, mój mentor, że tak powiem, książkowy, pan Jacek Walkiewicz też gdzieś te drogi zmieniał i na dobre mu to wyszło, że tak powiem, nie? Też inaczej planował, inaczej chciał, a inaczej poszło. Także to jest w życiu normalne, tego się nie możemy bać. Dlatego tutaj szkoła to jeszcze jest kolejny długi temat właśnie z tym kierunkiem. Także ważne właśnie to, co zacząłem mówić a propos tego pytania, że ta pasja jednak, niech ona zwycięża, niech ona nas prowadzi, niech ona nas motywuje, niech ona daje nam pozytywną energię i będzie na pewno dobrze. Są jakieś takie lekcje biznesowe, których się nauczyłeś, gdzie popełniałeś błąd, jakiś błąd przez kilka lat, a później się zorientowałeś, że prawdopodobnie przez to, że cały czas robię to, to mam gorsze wyniki i później to zmieniłeś i rzeczywiście te wyniki były znacznie lepsze? Masz jakieś takie rzeczy, których się jakoś nauczyłeś przez ostatnie lata?
Oczywiście, że masz, tylko zastanawiam się, czy jakieś... Te lekcje, zadania domowe to ja odrabiam na bieżąco poprzez właśnie te analizy. Znowu te analizy wracają i naprawdę to jest słowo bardzo ważne. Te lekcje odrabia się na bieżąco, czy to na bazarze, stojąc na ulicy, czy na giełdzie przy stoliku, który trzeba złożyć i namiot, czy potem w domu przy e-commerce. One zawsze przychodzą. To nie jest tak, że robimy wszystko bezbłędnie. Ja pewnie takich błędów też popełniłem dużo, niemało. Na przykład, co bym zmienił, gdyby ktoś się zapytał, okej, no podczas tego biznesu, tej drogi, czy coś byś zmienił? W 90-kilku procentach to ja bym nic nie zmienił. Nic bym nie zmienił, bo to jest dar, to jest wdzięczność, to jest coś, co, że tak powiem, otrzymałem z góry i w to wierzę i za to jestem wdzięczny. Natomiast są takie małe niuanse, gdzie pamiętam, prawnik świętej pamięci, pan Maciej, namawiał mnie już w 2010 bodajże, żeby otworzyć spółkę, żeby nie ciągnąć tego na działalności gospodarczej i tak dalej, żeby budować historię spółki, że potem jakiś kredyt obrotowy. Jak ja słyszałem słowo kredyt, to dostawałem delirium od razu. Gdzieś te właśnie te słowa, które gdzieś tam w domu były od małego, a nie daj Boże kredyt, a nie daj Boże coś tam, a nie daj Boże. My naprawdę kodujemy te rzeczy, wynosimy wiele z domu jako młode osoby i to tak było zakotwiczone. I najgorsze jest to, że takie rzeczy się słucha od ludzi, od których tak właściwie najczęściej nie powinno brać się rad biznesowych. No po prostu ktoś ma jakieś tam przeświadczenie z jakichś tam lat, nie wiadomo jakich, że kredyty to są złe i tylko złe i wszystkie kredyty złe w każdej formie są złe. Nieważne, czy dla osoby prywatnej, czy w działalności. Człowiek to koduje i później myśli w ten sposób, dopóki tego nie przeanalizuje później. Dlatego na to akurat jak jesteśmy młodzi, to nie mamy niestety wpływu, co w domu jest mówione i natomiast w późniejszym czasie ma to bardzo duże znaczenie, kim się otaczamy, nie? Żebyśmy się otaczali tymi osobami, które dają nam tą pozytywną energię, które działają na nas w każdym momencie, że tak powiem, jak najlepiej. Ale jak jesteśmy młodzi, no to tak jak wspomniałem, tutaj nie mamy na to wpływu. Natomiast dla pocieszenia, to co gdzieś ostatnio wyczytałem, to zmiana takiej świadomości, podświadomości, żeby ją, że tak powiem, rozprogramować i zrobić update systemu po formacie, no to jest minimum około jednego roku, 11-12 miesięcy, ale jest to możliwe, jest to udowodnione. Także jak komuś się nie udaje 5 czy nawet tam 8 lat i on w podświadomość sobie wbija, mi to się nie uda, bo ja już jestem taki i koniec, to ja odpowiadam nie. Tobie się może udać, tylko musisz popracować nad sobą, nad swoim umysłem, od tego zacząć, od swojej świadomości i podświadomości i jest to taki reset możliwy do zrobienia u każdej i jednej osoby, natomiast musimy być świadomi, że trwa to minimum 11-12 miesięcy. Także to tak informacyjnie i tyle, nie? Także otaczajmy się dobrymi ludźmi, którzy dają nam tą pozytywną energię i nie bójmy się. Musimy pokonać strach, bo strach ma tylko duże oczy. No i mam wrażenie, że jak wchodzi się w jakąś nową branżę, to rzadko się myśli o tej branży jako o ludziach, którzy tam są. Że to nie są jakieś firmy, te takie wielkie organizacje, tylko tam są ludzie. Ci ludzie codziennie pracują, wykonują jakąś pracę i że tak właściwie to w gruncie rzeczy rywalizuje się z tą osobą, która siedzi tam po drugiej stronie. Nie jestem takim wielkim wyobrażeniem, Boże, ta firma z taką historią, nigdy sobie z tym nie poradzę, tylko tam są ludzie. Jeśli wpadnie się na lepsze pomysły niż tamci ludzie, to można z nimi wygrać. To jest zawsze rywalizacja pomiędzy ludźmi, a nie pomiędzy firmami. Jak w ten sposób się na to patrzy, to mam wrażenie, że dużo łatwiej podchodzić właśnie do tego w ten sposób, że może da się rzeczywiście wygrać, bo się rywalizuje
orientuje się po prostu między ludźmi, trochę jak z tą grą w piłkę, o której opowiadałeś na początku. Oczywiście, jak najbardziej potwierdzam. Konkurencja zawsze jest wskazana. To ona bardzo często nas motywuje, to ona bardzo często daje nam te pozytywne takie bodźce do działania, jak gdzieś nam tam ta energia spada. Oczywiście trzeba analizować, trzeba zawsze coś zrobić, żeby być lepszym niż ta konkurencja. Ja również mam taki przykład ze swojego życia, gdzie wchodziłem w oryginalne części i mi było na początku bardzo trudno, ponieważ konkurencja już sprzedawała wtedy zamienniki i dużo osób kupowało te zamienniki, ale gdzieś w głowie sobie, że tak powiem, zakodowałem, że ja chcę mieć tylko oryginały i nie chcę mieszać. Jeśli budowałem już wtedy swoją, że tak powiem, pozycję na rynku, że jeśli był w komisie gdzieś rozmowa, albo części z MacBossa, jak MacBossa to na pewno oryginalna. I ja do tego dążyłem. I na początku, no niestety cały czas miałem falstart w postaci zysków, ponieważ wtedy Chiny były bardzo gorące, że jeśli chodzi o zaopatrywanie wieloma częściami, zamiennikami, i tam były marże po kilkaset procent. Natomiast na oryginalnych produktach nigdy nie osiągniemy takiej marży. I to jest zresztą zasada, która funkcjonuje i zawsze będzie funkcjonować, bo klocki czy tarcze do Mercedesa mają jakąś kwotę, jest cena katalogowa i możemy jakiś upust dostać 10, 20 czy ileś procent i to jest nasza marża. Natomiast no, w tych zamiennikach to funkcjonowało zupełnie inaczej. Natomiast ja tą swoją nieustępliwością, tą swoją długą drogą, którą miałem zobrazowaną, to ja budowałem też markę swoją, to ja też budowałem swoje imię, gdzie miałem ciężej. Miałem ciężej, bo oni konkurencja jeździła fajnymi, drogimi samochodami, chociaż to akurat mi nie przeszkadzało. Natomiast ja byłem świadomy, że oni mają dużą przewagę. Ale ja konsekwentnie szedłem swoją drogą. To tak jak Mariusz Pudzianowski mówi, będziemy ta kropla wyżłobi w kamieniu dziurę, nie? Ona wyżłobi, będzie kapać. Ja szedłem taką samą drogą. Niewiele osób wtedy poszło moją drogą. Ja byłem dosyć długo na rynku sam, jako oryginalny. Nawet moi znajomi mówią, po co te oryginały? Przecież tam są grosze zarobku i tak dalej. Ale ja budowałem, gdzieś miałem tą wizję, że MacBoss, słowo to ma być MacBoss, to już są oryginalne części i tak dalej. I gdzieś to swoje zaufanie, tą swoją markę budowałem. Uważam, że ja na tym wygrałem, ponieważ zbudowałem zaufanie, zbudowałem swoją twarz, swoje imię i potem już łatwiej mi było wejść nawet w zamienniki, dlatego że ludzie wiedzieli, że ja mam bardzo duże doświadczenie z oryginalnymi produktami. Jadąc do Chin, będąc tam na miejscu, to ja już miałem przewagę w wybieraniu produktów, jeśli chodzi o jakość. Ja wybieram najlepszą jakość, to był zamiennik, ale potem na rynku te moje produkty łatwiej się sprzedawały, bo były w podobnej bardzo cenie niż zamienniki konkurencji, ale oni mieli złą jakość na przykład, nie? Bo nie jeździli do Chin, wysyłki i tak dalej. Także ja na to wszystko, na cały rozwój miałem plan i firma, która powstała w 99 roku od zwykłego komisu, potem przez jakiś mały sklepik internetowy, gdzie trzeba było maila wysłać, dzisiaj jest. Ona dalej jest. Ona dalej prosperuje i ma tak zbudowane, mocne fundamenty na podstawie właśnie marki i mojego imienia, że ona i tak będzie trwała, nie? Mhm. I wspominałeś o dobieraniu sobie ludzi i zastanawiam się, jak dobierasz ludzi biznesowo, zastanawiasz się nad tym, żeby dobrać ich jakoś tak, żeby dopełniali rzeczy, w które ty nie jesteś dobry, czyli ty masz jakieś swoje mocne strony i masz jakieś strony, w których albo ich nie lubisz, albo nie jesteś aż tak mocny i dobierasz sobie ludzi tak, żeby oni pomagali ci właśnie w tych zakresach, w których nie idzie ci aż tak dobrze? Na pewno też na to zwracam uwagę, bo
ja już dojrzałem do tego, że w parze z kimś zejdziemy dalej niż samemu. No nie jesteśmy w stanie sami księgowości prowadzić, myśleć nad przepisami prawa, czy urząd skarbowy nam słusznie zrobił kontrolę, czy niesłusznie. Nie jesteśmy w stanie robić zakupów, wystawiać faktury, pakować paczki i tak dalej. I tych rzeczy przy firmie jest bardzo dużo i wtedy taki wspólnik, który jest w stanie dużą część ogarnąć tych pobocznych tematów, pomijając pracę pracownika, który zapakuje, rozpakuje, wyśle i tak dalej, to ta cała otoczka, wiadomo, że jest koło firmy dookoła, to ona jest duża. No i wiadomo, że to jest bardzo duża wartość dodana, jeśli taki wspólnik jest zaradny, umowę na gaz załatwić, pych, pojechał, załatwił. No. Ktoś inny jedzie, ma problem z panią, bo pani ma zły dzień. No. Ale jeśli ktoś ma te predyspozycje i jeszcze po drodze domyśli się, żeby kupić czekoladę, nie dać jakąś łapówkę czy coś, tylko po prostu wdzięczność i do kawki zażartować, niech se panie tam wypiją, to on to załatwi od ręki. To taki wspólnik to jest skarb, nie? Ja tutaj w GSM-ie na tak zaradnego chłopaka trafiłem i za to jestem wdzięczny, za to my się tak szanujemy. Jesteśmy takimi osobami, dla których nie ma problemu. Mhm. Tak naprawdę życie nauczyło jego, nauczyło mnie, gdzie dla nas nie ma problemu, którym byśmy nie rozwiązali. I to jest największa też satysfakcja, którą ja, jak przychodzę teraz do firmy, czy to do importu tutaj produktów z Chin, czy do energetyki, czy do elektryki, czy do GSM-u, ja zawsze znajdę rozwiązanie. Dla mnie to nie jest problem. W którejś to książce chyba Umysł miliarda, jeden z miliarderów Polaków był wymieniony w tej książce, to właśnie jemu największą przyjemność, jak przychodzi teraz do firmy, to jest rozwiązywanie problemów, po to przychodzi do firmy. No i zgadzam się w 100%, bo dla mnie też jest wewnętrzna taka radość i pozytywna energia, jeśli przychodzę, a jest taki problem, pyk, rozwiązany. Dobra, to jadę dalej, gdzieś tam załatwię swoje sprawy, czy na spotkanie, nie? I to jest coś takiego, co mnie też tak nakręca, ale to jest ta długa droga, którą ja przeszedłem i to doświadczenie od ulicy, od bazarku, od po tych wszystkich szczeblach. No, jak to często ja powtarzam, do sukcesu nie ma windy, tu jest drabina, trzeba szczebelek po szczebelku iść. A jak już jesteśmy, jak pan Jacek Walkiewicz mówi, na samej górze, to też mamy lepszy zasięg ten wzrokowy, niż wchodzimy po tej drabinie na tą górę. Do góry, no to tam z tyłu nie bardzo widać, ale jak już przeszliśmy cały ten etap i wspiliśmy się na tą górę, odwrócimy się, to wtedy jaki mamy horyzont, jak wszystko ładnie widzimy, jak jest przejrzyste. I to jest ta droga do sukcesu, gdzie każdemu życzę, żeby na tą górę doszedł i wtedy będzie się łatwiej prowadzić biznesy, otwierać nowe biznesy, skalować, bo to też jest ważne i żeby jak najmniej błędów popełnić, nie chwytać jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu biznesów, a jeszcze jak tam w ogóle pasji nie ma niczego, jest człowiek sam, no to nie ma prawa się udać, nie? A to nie chodzi o to, że zarobimy pierwsze pieniądze i już wkładamy w jakąś spółkę, żeby ona nam pasywny dochód, bo to trzeba przyjrzeć się, przeanalizować, co rozmawialiśmy, wszystko, czy to w ogóle trzyma się kupy, czy to ma sens, jaka jest konkurencja i tych błędów chciałbym, żeby ludzie unikali na spokojnie, natomiast odwaga musi nam towarzyszyć w tej drodze, pokonanie tego strachu, w tej determinacji, no bez tych cech się nie da, nie? Natomiast no nic nie na kamikadze, jak to dzisiaj ci się spodobało, no kamikadze to musimy zostawić, jak ktoś lubi dobry film science fiction, to niech tam ogląda kamikadze, natomiast takie słowo w biznesie w drodze do sukcesu nie istnieje i zawsze na pewno nas bardzo porazi prądem. Do mnie się czasami ludzie zgłaszają z pytaniem, czy nie, że jakby obiekcja co do podążania za celami jest taka, że
ludzie mówią, jak osiągnę ten cel, no to później muszę sobie wyznaczyć kolejny i później kolejny, że to jest dla nich męczące. Co jest dla mnie trochę niezrozumiałe, ale jestem ciekawy, jak ty masz, bo już opowiadałeś trochę, że ciebie właśnie te cele motywują, wyznaczanie sobie celi, wizualizowanie ich w głowie, więc dla ciebie to nie jest męczące po jakimś czasie, że znowu kolejny cel? Jest to doskonale, rozumiem to pytanie. Być może tutaj jest popełniany przez ludzi błąd, bo no przypuśćmy, jedna osoba, tak jak ja, zwizualizowałem sobie, zobrazowałem malucha. Przecież ja mogłem sobie tego Opla kalibrę zobrazować, tylko do Opla kalibry, no wtedy i tak by mi kredytu nie dali. Ale nawet jakbym na bazarze Różyckiego pożyczył na procent, no to by mnie to zjadło. No, siły na zamiary. Mhm. Siły na zamiary. Życie, no mówi się, że jest krótkie i korzystajmy i tak dalej. No mamy jakąś tą drogę w życiu, ona nie będzie trwała rok, dwa, trzy. Uważam, że można sobie podzielić, no tak jak ciasto, tak jak tort, na małe kawałki i jeść w momencie, kurde, kiedy mamy na to ochotę, czyli obrazujemy sobie malucha, dążymy do tego malucha, czy to trwa rok, czy dwa, osiągamy. No to potem możemy sobie na przykład no, poloneza, kurczę, już większy ten samochód, nie? Żeby można normalnie było wsiąść. Potem być może no, już jest czas na jakiegoś kadeta czy coś. No i potem gdzieś tam wymarzona kalibra. No akurat się tej kalibry uczepiłem, no ale jak miałem pierwszego Volkswagena, no to miałem starego Passata, który był tam. Już nie pamiętam z którego roku, ale potem jakaś przejściówka weszła, to zmieniłem na przejściówkę, a nie że zmieniłem od razu na Mercedesa MLA 63. No to siły na zamiary. I być może ludzi męczy to, że oni sobie obierają od razu za wysoki pułap. Być może tu jest problem. Także ja bym tutaj preferował jednak wchodzenie na tą drabinę. Dalej będę się opierał szczebelek po szczebelku, a nie chwycić za rękoma się już na ostatnim szczebelku i nie starczy nam, żeby się nogą oprzeć i spadniemy. I być może takie wiszenie na tym ostatnim szczebelku, gdzie chcemy szybciej do tego sukcesu kolejnego dojść, to jest bardzo męczące, uważam. I dlatego już się boją kolejnego. I boją się kolejnego i być może wtedy ich paraliż łapie i zeskoczą bezpiecznie na nogi, ewentualnie no, łękotka pójdzie albo coś, ale będą żyli dalej no, z jakimś tam kredytem czy czymś. Nie róbmy tego, nie popełniamy tych błędów, tylko idźmy pomalutku. Nie? To jest nasza taka misja, wyobrażać sobie, obrazować, że dążenie do, nie wiem, mając 5 mieszkań czy 10 mieszkań pod wynajem, żeby żyć z dochodu pasywnego, no to nie kupi się za jednym razem. No, tutaj musimy też racjonalnie dużo myśleć, że to jest, że co 3-4 lata zróbmy sobie obraz, że będziemy to jedno mieszkanie kupować. Jest to też realne, nie? I wtedy dopiero obrazujmy to, a w 5 lat będę miał jedno mieszkanie. Super, jak się uda, będą dwa. No to kurde, jaka to jest... Ja już mam teraz gęsią skórę, jak o tym mówię, bo też tak miałem, że nieraz udało się lepiej zarobić. 2 lata przyszły jakieś takie bardzo syte i się kupiło więcej niż się planowało, na przykład mieszkań, ale to jest wtedy radość. To wtedy nie jest jedna szklanka energii, tylko to jest cała butelka wypita, nie? I tutaj no, racjonalizm, spokój, wytrwałość, cierpliwość. To są te cechy, które są bardzo wskazane, a być może ludzie po prostu nieświadomie nakładają sobie za wysoki próg od razu. I to oczywiście, ja to rozumiem, to potem jest męczące, bo wiść na takiej drabinie na górze, nie? Na samych rączkach, to ten bicepsik trochę spuchnie już tam po tym, nie? Dziękuję za pokazanie tej perspektywy, bo ja tego nie mogłem zrozumieć. Zawsze sobie myślałem, kurde, przecież wyznaczasz sobie cel, taki, który ciebie fascynuje, jakby co jest negatywnego w podążaniu za tym celem, ale nie pomyślałem sobie, że jeśli ktoś wyznaczy sobie za duży cel, to rzeczywiście może doprowadzić do takiego wykończenia i przerażenia tym, że jeszcze jak się go osiągnie, no to zaraz sobie człowiek wybierze kolejny i znowu to samo. Dokładnie tak jest. Mhm. Jakie masz plany na przyszłość w takim razie? Coś
Wiesz co, moje plany na przyszłość to przede wszystkim dużo, dużo spokoju, dużo relacji z ludźmi w dalszym ciągu. O tym troszeczkę mało też powiedzieliśmy i też mogę, powinienem wspomnieć, że w tej naszej drodze biznesowej, życiowej, żebyśmy nigdy nie zapominali też o relacjach z ludźmi, o nauce, o kształtowaniu, o takim samorozwoju cały czas, jeżdżąc gdzieś na konferencje, na uczestniczyć w różnych spotkaniach biznesowych. To jest to, co ja chciałbym teraz też robić. Robię już zacząłem robić. Na takich grupach biznesowych się pojawiłem i wspólne gdzieś wyjazdy, wspólne rozmowy, poznawanie nowych historii, też analizowanie tych historii, to jest to, co mnie kręci, to, co ja uwielbiam robić i na spokojnie sobie żyć, cieszyć się, przekazać jak najwięcej wiedzy swoim dzieciom, pomagać innym tak samo, którzy wchodzą w świat biznesu. Po którymś tam wywiadów naprawdę dużo dzieci przyjeżdża, takiej młodzieży 17-18-letnich z rodzicami. Jak mam czas, to zawsze też pomogę. To, lubię to robić, lubię przekazywać tą wiedzę, dzielić się, z którą ja zdobyłem. O co najczęściej pytają tacy młodzi ludzie? Jak zarobić pierwszy milion? Jak najszybciej, najlepiej w rok. Najlepiej w rok, czy da się w ogóle, czy to są mrzonki, czy to tak naprawdę jest. Ludzie dzisiaj chcieliby zarabiać, że tak powiem, bardzo szybko i bardzo dużo, ale tak się nie da. I taka rozmowa to też troszeczkę jak psycholog musi polegać, bo to nie chodzi o to, żeby go od razu, tą daną osobę zniechęcić, powiedzieć, chłopie, zapomnij, jedź, jak tam dorośniesz, to wrócisz i tak dalej. Nie, nie, nie. To chodzi inną drogę, żeby tak wytłumaczyć trochę jak ojciec dziecku, jak ojciec by córce tłumaczył, czy do swojego dziecka. I ja też z tym duchem podchodzę do takich osób i na spokojnie, racjonalnie staram się tłumaczyć. Oczywiście wypytując o różnego rodzaju zainteresowania, hobby, potrzebuję też poznać człowieka, co lubi, co mu sprawia przyjemność i wskazać mu delikatnie kierunek, drogę, jeśli on jeszcze nie jest zdecydowany na żadną pasję, nie ma. Są takie osoby. Się pytam, a czym ty się interesujesz? Niczym. Niczym. No i wtedy też trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. No, musi iść do jednej pracy, do drugiej pracy, do trzeciej. Gdzieś coś znaleźć, gdzie tego bakcyla poczuje, żeby gdzieś w przyszłości myśleć o swojej firmie i niech szuka taką osobę, która mu zainspiruje go jako pracodawca. Ja nie wierzę, że ci ludzie się nie interesują niczym, tylko prawdopodobnie nie przykładają uwagi do tego, gdzie coś pobudza ich zainteresowanie, bo przecież nawet jak takie dziecko siedzi na TikToku, to jest filmik, który bardziej zwraca uwagę, jest filmik, który mniej zwraca uwagę i coś tam zawsze zauważy i okaże się, okej, ta tematyka mnie interesuje, wpisuję w YouTube'a i oglądam kolejny filmik i w ten sposób da się już budować jakieś zrozumienie tego, co człowieka interesuje. Więc jak ktoś odpowiada, że nie wie, co go interesuje albo że go nic nie interesuje, to dla mnie to jest podejrzana odpowiedź. Zrozumiała oczywiście dla osoby w tym wieku. Podejrzana to takie mocne słowo, tylko Przemku, pamiętajmy, że ten świat naprawdę inaczej funkcjonuje niż my byliśmy wychowani. Mhm. Okej, TikToka patrzy, no ale to poza spadkiem magnezu od tego TikToka i telefonu, to ja nie wiem, co on tam się nauczy. Magnez na pewno mu spadnie, będzie musiał kiedyś to nadrabiać. No są też osoby, które no, chcą TikTokerem zostać na przykład. No tylko no, nie oszukujmy się. No, osoba, która ma milionowe czy jakieś tam zasięgi, to jest podobnie troszeczkę jak w Totolotka. No nie uda się setkom ludzi tego osiągnąć. No, nie ma co się oszukiwać. No. Ludzie, młode osoby tak jakby miały troszeczkę też... Brak jej takiej wyobraźni, nie?
No kiedyś my siedzieliśmy gdzieś w piaskownicy czy na boisku, to się gadało, tak jak pan Jacek Walkiewicz opowiada, no to chluśnie, mały ten to ma restaurację, taką może byśmy zrobili, a to polej, to wypijemy, nie? Dzisiaj tych rozmów u młodzieży brakuje. Naprawdę, to nie to, że to jest lenistwo, tylko no świat jest tak troszeczkę zwariowany pod tym względem i te osoby nie mają skąd tych bodźców łapać. No, tak jak w książce wspomniałem, no oni gdzieś stali pod tym sklepem, w parku, na ławce, nieważne, ale były rozmowy. Mhm. A dzisiaj jak patrzymy, no to dwie osoby stoją, albo trzy osoby idą chodnikiem i trzy patrzą w telefon. No nie ma tych rozmów, nie ma tych bodźców. Czy z takiego TikToka, czy tam Instagramu, jak tylko obrazki i ten paluszek bardzo szybko chodzi, bo już jest taki zwinny, że przewija jedno za drugim, to nawet ta myśl nie jest w stanie się zakotwiczyć, nie? Bo jeszcze, żeby on włączył jakiś, kurczę, nie wiem, no kanał, YouTube, coś posłuchał, dłuższą jakąś biografię na przykład kogoś do snu, gdzie troszeczkę już jest tam, że tak powiem, śnięty i coś mu się tam w tej świadomości urodzi, to prędzej, no. No nie wiem, no ja w takie TikToki, w ten, to bardziej tam reklamy. Czy młodzież jest w stanie stamtąd bodźce złapać? Ja nie mówię, no jak ja ostatnio powiedziałem, no pszczoła też nie piszemy przez RZ, tylko przez szy są wyjątki, być może ktoś z TikToka złapie jakąś, że tak powiem, chęć, jakąś wizję, ale to nie będzie duża społeczność, to nie będzie dużo tych ludzi, nie oszukujmy się. No trzeba próbować, na pewno to jest to, co na początku pytania zadałeś mi to pytanie, co ja bym chciał robić, to chciałbym ich edukować, czy chcą przekazywać tą wiedzę, tak naprawdę od nich resztę wszystko zależy. Chciałbym również już coraz mniej też pracować, cieszyć się troszeczkę tym życiem. Mam na to wizję, mam na to plan, dużo czytam ostatnio, wcześniejsze lat, jak w tej wirówce byłem we wcześniejszych latach, to nie było czasu czytać. Nadrabiam to troszeczkę, ale to też dla mnie jest bardzo pozytywna energia. Te książki bardzo często mi właśnie mówią, że to obrazowanie tam w głowie, właśnie ta świadomość, poświadomość, że to wszystko prawidłowo robiłem, gdzieś to w moim życiu się pojawiło, także śmiem twierdzić, że trzeba czytać. Trzeba czytać, trzeba słuchać, trzeba się spotykać, jeździć na konferencje, nie bać się na spotkania. Bez tego świat będzie ciężki. Powiem więcej. Uważam, że te spotkania to będą w przyszłości jak skarb. Jak skarb. Świat idzie w tym kierunku, żeby się nie spotykać, żeby bardziej wszystko, żebyśmy mieli w domu. Właśnie o robotach, o których wspomnieliśmy. Uważam, że to jest bardzo duże niebezpieczeństwo właśnie i pamiętajmy o tej wartości, która nie daj Boże, żeby zaginęła w naszym życiu, jeśli chodzi o młodzież, czy osoby, które będą chciały się rozwijać gdzieś biznesowo, żeby nie zapomnieć o tych relacjach ludzkich. To jest naprawdę bardzo ważna nauka, lekcja i nie dopuśćmy do tego, żeby to zaginęło. Także jak najwięcej jeździć z ludźmi, się spotykać, rozmawiać wszędzie. No, nawet można listonosza spotkać i z nim porozmawiać. I można na stadionie przypadkową osobę spotkać. Nie bać się rozmawiać, za to nie biją, bo mam naprawdę duże, duże obawy, że to będzie troszeczkę tak w niepamięć szło, a to dla przedsiębiorców naszych, którzy tak naprawdę mają być całym fundamentem państwa, ci mali, średni, to jest zabójstwo. To jest, ja nie chciałbym, żeby moje dzieci szły po buty czy do Krawca, którego już nie będzie, a będzie korporacja niemiecka czy angielska, czy francuska i głupie przeszycie spodni czy garnituru będą nam robili obcokrajowcy. Nie chciałbym dożyć takich czasów i daj Boże, żeby tak nie było, bo to jest dla mnie jako z krwi i kości przedsiębiorcy, który ma pewne zasady, jest to naprawdę bardzo ważny element. Być może ludzie nie zdają sobie
sobie młodzi jeszcze na tyle nie są świadomi, że to przeszycie nie będzie kosztować tak jak teraz 20-30 zł, tylko będzie kosztować 60 czy 80 euro i to będzie wtedy problem, także na to też zwróćmy szczególną uwagę. Mhm. Dobra. Ja cię zapytałem dzisiaj o wszystko, o co chciałem zapytać. Nie dokończyliśmy jakiegoś wątku? Nie wiem, co tam u ciebie w głowie było też zobrazowane, ale wiele tematów, wiele wartości żeśmy na pewno poruszyli. Także... Dobra. Powiedz w takim razie jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię szukać w internecie, gdyby ktoś chciał cię znaleźć? Znaczy ja ogólnie ani nie jestem schowany, ani nie jestem odkryty. Żadnego kanału YouTube nie mam. Jest mój kanał jakiś YouTube, ale to wcześniej był z pasji do gołębi pocztowych. Bardziej do tego, także ja żadnego kanału nie prowadzę. Występuję częściej u takich ludzi jak ty. Mam i Facebook i Instagram. I na TikToku jakieś tam shorty, gdzieś ktoś mi tam teraz pomaga i z wywiadów, które udzielam, to też jako wskazówki, jako porady dla słuchaczy to wrzucam, także Jacek Budek i wszystko jasne. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Mam dużą wdzięczność, że na takim kanale z takimi zasięgami mogłem wystąpić, także bardzo ci dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas będą słuchać. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli cokolwiek znajdą dla siebie, spędzą mile czas. I posłuchają sobie gdzieś podczas podróży. Także dziękuję ślicznie i jeszcze oczywiście chciałbym pozdrowić swoje serdeczne dzieci, Karolinkę, Martusię, Martynkę, no i tego Machsia z tym kotem, z tym Zakiem też serdecznie pozdrawiam. Także do zobaczenia, do usłyszenia, gdzieś na pewno się spotkamy. Ja również pozdrawiam, byłoby mi bardzo miło. Dzięki. Dziękuję pięknie. Cześć! Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19:00. Do usłyszenia!